konkretnie. To też ma konkretne sprawy. Proszę Państwa, rozumiem, że wszyscy mamy drugi. Było marniejsze Państwo przesłane poprawki komisji. Nie leżało to na stoliku cały tydzień. Tak jest. I przystępujemy, proszę Państwa. Chciałem tylko przypomnieć, że wcześniej podejmowaliśmy uchwałę na temat wniosków. Część tych wniosków, większość została przyjęta. Na szczęście po pojawieniu się następnego po wniosku tekstu razem z załącznikiem prawnym. Były uwagi do tego. Przepraszam, teraz są uwagi. Tam też były uwagi, to też były uwagi. Wnioski są przyjmowane na początkowym stadium tworzenia. Przepraszam, źle się wyraziłem. W każdym razie ujęto nasze uwagi, tak? Ujęto nasze uwagi. Na nieszczęście pojawiły się również uwagi innych i zostały parę przerysowań, jak nie wiem, czy pamiętacie. Państwo byli z ogródku działkowych na którejś sesji, że zostały przerysowane potem ogródki działkowe. Przypomnę, że ja nie bardzo się mogę zgodzić z filozofią, którą na dzisiaj przedkłada, myślę, że chyba Państwo też, Wydział Planowania Przestrzennego. Otóż, po drodze wstępu, otóż Wydział Planowania Przestrzennego mówi o tym, że nowe studium powinno się odnosić przede wszystkim na stare studium, plan ogólny i dopiero my możemy coś tutaj planować. Jeżeli na przykład mówi się o tym, rozmawiając z przewodniczącym komisji, z panem Starowym, że mówimy o obniżeniu pewnej intensywności zawodowej. Czytaj rejon ulicy Myśliwskiej, rejon ulicy Koszykackiej, czy w rejonie Rybic, przewozu, to co zostało przewidziane w tym drugim jakby rozwiązaniu, czy w pierwszym, mówi się o tym, że może to obniżyć, może ktoś wystąpić do miasta o odszkodowanie, że mniejsze, że ta jego działka straci jakby swoje walory, że będzie mógł mniej z tego, że tak powiem, wycisnąć. Ja na ten argument odpowiadam w ten sposób, że przecież studium właśnie nie stanowi prawa lokalnego, czyli samo w sobie nie stanowi żadnych skutków. Czyli jest to wytyczna dopiero do planu. Plan dopiero stanowi prawo miejscowe, na jakiej podstawie wydaje się pozwolenie na budowę. W związku z tym proszę zauważyć, że większość tych terenów w zamyśle autorów planu, czy tych, którzy mają na niego wpływ, jest tak, żeby maksymalnie wycisnąć z każdego terenu, mam na myśli naszą dzielnicę, czy tereny jeszcze nie zabudowane. A terenami jeszcze nie zabudowanymi czy inwestycyjnymi są generalnie tereny Płaszowa, Rybic i Przewozów. Czyli maksymalna intensyfikacja zabudowy. Trzeba mieć jeszcze jedną świadomość, że za intensyfikacją zabudowy idzie również infrastruktura, która na tym terenie jest albo w złym stanie, albo jej nie ma. Bo każdy dodatkowy blok, każdy dodatkowy budynek, każda dodatkowa intensywna zabudowa powoduje, że to jest odprowadzenie ścieków, to jest odprowadzenie wody, to są drogi dojazdowe, to są szkoły, przedszkola, to jest cała infrastruktura. W związku z tym, tym argumentem bym się w ogóle nie przejmował i prosiłbym Państwa, bo rozumiem, że w tej sprawie mamy jakby oprócz jakichś szczegółów, to czytałem, to jak na zarządzie czytaliśmy poprawki, nie wnosiliśmy do tego zastrzeżeń, bo wszyscy idziemy generalnie w kierunku ochrony tego, co jest. Mamy pewne wątpliwości, to co pan Jacek mówił, przy tym cmentarzu pokórskim i to akurat chyba jakby mamy rozbieżność, czy rozbudowa cmentarza pokórskiego kosztem zieleni, czy no, w większości cmentarzy to są tereny zieleni urządzone, w związku z tym to też są potrzeby, które jakby w podwórzu należałoby też dostrzec i wydaje się, że rozszerzenie cmentarza nie powoduje uszczuplenia zieleni, a wręcz odwrotnie ją w pewien sposób zachowuje, czy jest dalej. Ile dalej, 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 ile dalej
ale nie, chodzi o to, że tam są drzewa, są tam, jest tam dzielenie urządzenia w większości cmentarzy i to nie są jakieś, to nie jest blokowisko, to nie jest beton, to nie jest, to są naprawdę, proszę zobaczyć jak na cmentarzu pod Górskim wygląda zieleń wysoka, ile tam jest zieleni, jak już nie to taka mogli zobaczyć, to zobaczymy, że to wygląda jak tak. Tylko panie przewodniczący tutaj... Nie, tylko podejdziemy do tego, ja tylko jako pewną dygresję. I nie powinno nas to powstrzymywać przed tym, żebyśmy podejmowali tego typu wnioski, czy one będą, czy one znajdą swój finał w mieście, czy nie, tego nie wiemy. Ale prosiłbym, żeby tak jak Państwo macie swoje kontakty różne, to będą uchwalać też poszczególne osoby. I dobrze wiecie, że oprócz interesów, które mówimy o interesie społecznym, też jest ważny lobbying sprawy. Chciałbym, żeby w tej sprawie nastąpił taki wspólny lobbying. Z możliwie różnych, przez różne gremia i prywatne, przyjacielskie i polityczne, żebyśmy ten temat tych poprawek trzynastki próbowali wylobować w Radzie Miasta w tego pozytywnym tego słowa znaczeniu. Cel jakby przyszłości, jako przyszłości pod górę. I w tej sprawie, mimo że są między nami może w jakichś sprawach innych podziały, wydaje się, że są na pewno rzeczy, które nas na tej sali nie dzielą, a ta rzecz na pewno nas nie podzieli, tylko podzielić. To tak, drogi wstęp. Rozumiem, że pan, jaką przyjmiemy procedurę, że komisja, czy członkowie komisji, czy ja to mam czytać, czy pana będę to czytać? Ja najpierw już będę mógł przechodzić i... Okej, i będziemy... To jest tak zrobione, że rozumiem, że możemy każdy punkt głosować. Chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Żebyśmy ustalili zasady, że potem nie było niepotrzebnej jakby dyskusji, że ten projekt do uchwały jest tak zrobiony, że rozumiem, że możemy każdy punkt głosować osobno, tak? Czy jak... Nie, wszystkie poprawki razem, a jak będziemy chcieli... Jak poprawki? To jest projekt uchwały, to jest całość. To jest całość, ale proszę powiedzieć jeżeli ktoś chce coś zmienić, to rozumiem, że składa poprawkę do konkretnego tekstu. Do konkretnego punktu, jeżeli ktoś proponuje prowadzić się do... Nie, bo to żeby było jasne, żeby to nie było, że do całości, tylko do konkretnej jednostki. Proszę. I potem głosujemy jako całość. Nie, ale chcę ustalić, żebyśmy znali zasady, że rozumiem, że tak, jeżeli ktoś ma jakieś poprawki, czytamy, dyskutujemy i potem ewentualnie wracamy. Ja się na koniec zapytam, czy są jakieś poprawki do poszczególnych tekstów. Całość. Ja tylko chciałem zapytać taką rzecz, czy będziemy iść punkt po punkcie, czy też po prostu, bo rozumiem, że na tyle wcześniej było to przygotowane, że to mógł się mógł zapoznać. Jeżeli są pytania, to uważam, że powinniśmy się koncentrować na poszczególnych punkcie i ewentualnie odbieram głos. Ja już mam duże poprawek od jednego radnego, że musimy, proszę Państwa, każdy punkt jeden. Ale dobrze, co nam da, że my tak, przejdziemy punkt po punkcie, a potem będziemy przerabiać jeszcze poprawki. Dokładnie. To albo są poprawki do punktów i omawiamy poprawki do punktów. Dokładnie to jest. A nowe poprawki. Ale tak, ja miałem na myśli. Zatrzymujemy się na punktach, gdzie są jakieś drogi poprawki. To jest dyskusja. A wie pan, w jakich punktach jest poprawka? Na dzisiaj, ale mogą się urodzić też, proszę Państwa. Ale praktycznie wiem, że to się no Pani Basiu, według mnie zasadne jest tak, ma Pani poprawkę, czyli czytamy po kolei poprawki i odnosimy się do tekstu, który Pan na co się podpisze, odnumeruje, bo to jest na razie kartka papieru. A Ty wszystko wydajesz, że się dodaje, czy zmieniasz? Nie, są zmienione. No nie, bo ja to widzę za 20, a za 30 poprawek. 17. No to jedenaście poprawki, bo rozumiem, że poprawki dotyczą się projektu uchwały, tak? Bo wtedy jedziemy poprawki. I to jest rozwiązanie, bo co z tego się przyleci, że Państwa? Ja może przyspieszę sprawę, żeby tak, przeczytam tylko tak. Jednostka numer 4, wskaźnik zabudowy, Marii Konopnicki. Ktoś będzie czytał od razu, czy jest poprawka, bo weźmy, Pani Jacek, jak to podpisze, Pani Basia tutaj, zobaczymy, czy jest poprawka, idziemy dalej, jak nie będzie zwróciło wątpliwości. No, nie wychwyci wszystkich poprawek. No pochwyci wszystkie poprawki, bo tu jedne weźmie Pani, jedne weźmie Ala, drugie weźmie Basia i tutaj weźmie... Ja sobie będę pilnować. I wychwycimy te poprawki. A ja mam przeczytane poprawki. Ale weźmiemy od razu, jest, bo po prostu zamkniemy jakiś temat. Zamkniemy jakiś temat, bo tak to nie będziemy wracać. Proszę Państwa.
przestawa. Uwaga ogólna, rozmierzenie. Uwagi ogólne są, nie budzą żadnych wątpliwości. Chodzi o korytarz przewietrzania i rozważyć rezygnację dopuszczenia zmian parametrów na planach miejscowych powierzchni biologicznie czynne na wszystkich jednostkach maksymalnie do 10. No i tutaj, chciałem to przeczytać, czy to dobrze rozumiem, bo mam odpowiedź. Rozważyć rezygnację z dopuszczenia zmian parametrów w planach miejscowych, to jest powierzchnię biologicznie czynną oraz wysokość zabudowy, albo ograniczyć ją we wszystkich jednostkach maksymalnie do 10%, lub ewentualnie umożliwić tylko korzystanie dopuszczalne zmiany, to jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz obniżenie wysokości. Proszę powiedzieć. No ja tego nie rozumiem. Prosta jest, no. Nie. No. Dla mnie to jest proste. Znaczy ja rozumiem intencję, że zostawiamy 10%, natomiast jeżeli nie zostawiamy 10%, to wszystkie parametry, które zostawimy, będą powodowały tylko to, że zwiększymy powierzchnię biologicznie czynną, albo zmniejszymy wysokość. Natomiast... natomiast powiem szczerze, pobożne życzenie. No tak. To jest... Ale to nie znaczy, że te życzenia nie mogą. Nie, dlatego ja mówię. Z mojego punktu widzenia jestem jak najbardziej za. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że to jest pobożne życzenie. To jest założenie, że minimum 10% jest wszędzie. No minimum 10% biologicznie czynne jest wszędzie. Natomiast jak jest gdzieś 20-30%. Wiem, że to jest, tylko że tak, to jest uwaga tak naprawdę uwaga ogólna. No i później w tych poszczególnych jednostkach do tego się jakby też odnosimy. Muszę powiedzieć, czy MKNiE jest więcej powierzchni biologicznie czynnej. Jak to czytacie o to? Chodzi o to, że na końcu każdego opisu jednostki jest, że dopuszczalne w planach miejscowych zmiany powierzchni biologicznie czynnej o ileś tam procent i dopuszczalne zmiany wysokości o ileś tam procent. Tak. I w niektórych planach jest na przykład 20, zdarza się, że 40% jest chyba nawet wyłączone. A tu chodzicie, że było tak podzielić. Natomiast jest też kwestia tego i weźmy na przykład rozpisali, ja to rozpisałem, bo wychwyciłem, że w niektórych planach, czy na przykład tak, że zmiana zabudowy, jest inna zmiana na przykład procentowa zabudowy w tym samym okręgu, w tej samej jednostce, dla zabudowy na przykład MFU, czyli zabudowy wielorodzinnej, a inny procent jest dla zabudowy niskiej intensywności. Dla mnie budzi, to znaczy ja wiem tak, gdybyśmy mieli świadomość tego i mieli pewność, że przy tworzeniu planu, na przykład tej jednostce 30, te 40%, które tam jest zmiany, będzie dla nas korzystne, czyli przyjmujemy, że zostanie 36 metrów, które jest tam określone i będzie, i mamy pełną świadomość tego, że ktoś te 40% wykorzysta na obniżenie, czyli o 14 metrów, no to jest fajnie. Ale my tej gwarancji nie mamy. Bo równie dobrze ktoś może te 36% zwiększyć o 40%, 36 metrów zwiększyć o 40%. Teoretycznie, jak ja rozmawiałem z panią wicedyrektor, to ona mi mówiła, że patrzą na te wysokości właśnie pod kątem tego zabudowy sąsiedniej. Ale niestety, mamy ewidentny przykład właśnie w tym obszarze, to jest kwestia budynku przy ulicy Myślickiej, że nagle w planie, mimo że nas zapewniano, że nikt nie wybuduje budynku wysokiego przy zabudowie jednorodzinnej, no niestety do tego doszło. I ja powiem szczerze, ja też nie wierzę w to, że taki zapis będzie w planie potem skutkował tym, że te 40% wykorzystamy na obniżenie. I ja się tego boję. I myśmy, i ja zaproponowałem rozwiązanie takie, żeby na przykład przy tym MN na Płaszowie obniżyć tą wysokość do 18 metrów i dać współczynnik zabudowy, bodajże przy zabudowie wielorodzinnej dyscyplin intensywności chyba 20% już wtedy teraz nie pamiętam, a przy zabudowie niskiej intensywności dać 10%. Mogę się mylić, ale tak. Natomiast, proszę Państwa, też trzeba mieć świadomość, bo wnioskowaliśmy przedtem o 25 i też nie zjechamy z 36 na 25. Nie wiem, jakie jest to rozwiązanie. Proponowaliśmy też takie rozwiązanie wtedy w dyskusji, już nie pamiętam, gdzie to było, dyskusja była, że żeby na przykład było tak, że zwiększenie o 10, zmniejszenie o 40. Ale tego też nie wprowadzono.
Mamy różnicę w interesach jest taka, że my chcielibyśmy, że jak się już mieszka, żeby mieszkać normalnie, bez jakichś, bez blokowiska, bez jakichś w zasadzie, że typu tak, pięknie wybudowane mieszkania typu ruczaj europejskie, w których się nie da mieszkać. I chcemy tego uniknąć. Interes drugiej strony jest taki, wycisnąć maksymalnie z terenu, ile się da. Różnica polega na tym, że my teoretycznie mamy jakiś wpływ, bo mamy jakiś wpływ na samorząd, a praktycznie oni mają władzę, bo mają to, czego my nie mamy. Proszę Państwa, dużo uwag naszych do pierwszego studium zostało wzięte pod uwagę. Ja myślę tak, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby wpisać nawet 10% tych ogólnych. Potem mamy doszczegółowienie w poszczególnych rzeczach, bo my będziemy się tutaj godzinę zastanawiać, czy 10% czy 20%, jest okay. A to nie ma żadnego znaczenia. Proszę Państwa, będziemy prosić przy obydwu, jeżeli chodzi o ten pierwszy. Uwagi do jednostki czwartej, wskaźnik zabudowy przy komisji obniżamy z 25, z 28, 18 do 25 i 15, zresztą będzie to w tym samym duchu, w którym rozmawialiśmy. Czy są uwagi do jednostki numer 4? Znaczy ja mam, znaczy nie wiem właśnie, bo ja mam poprawkę do uwag ogólnych. No, ale to niech Pan powie teraz, no to kiedy Pan ma? Jedno pytanie do tego, mogę? Tak. Ja mam bardzo podobną sytuację też w poprawce wniosek 15 metrów. Czy to 15 to nie, znaczy inaczej, ja się nie znam na tym. Ale to samego planu Pan wziął 15 metrów? Nie. Nie, to nie to jest o sam fakt 15 metrów. Czy to nie powinno być, nie wiem, wielokrotnie na przykład, czy nie powinno być 16 na przykład? Chyba o co chodzi. No nie wiem, bo ja się nie z 18. Myślę, że 16, bo są, no, tak jak przy zabudowie wielorodzinnej niskiej intensywności. Ile szkoleni są współczynniki? Znaczy widzę, że wysokości są. Na przykład jest 3, na przykład jest 13, ale jest, inny jest 16. Tak, jest 18. Zabudowa jednorodzinna jest na przykład 13, gdzie indziej jest niższa. No właśnie. Jest. Ale w usługach znowu jest inaczej, bo w usługach... Ale też powiem szczerze, ja bym się nie przejmował, czy na kwestii 16, czy 16, bo to jest kwestia konwokacji na lewej. Do uwag ogólnych Pan Jacek ma podatko. Jak? Proszę czekać. Do uwag ogólnych dodaje się kolejną uwagę. Należy wprowadzić odrębną kategorię planistyczną dla terenów sportowych. Obecne oznaczenie tych terenów jako umów zabezpieczeń przed zamianą usługi sportowej na inne usługi. Jest o tym bardziej istotne, że wiele z tych terenów jest terenem zielonym. I to co myśmy, dawaliśmy już poprawkę w pierwszym. Lista poprawka... Znaczy ja myślę tak, ale nic tam nie zaszkodzi, jak mam jeszcze Moi drodzy, od razu naszym głosujemy. Czy ktoś tam jest radę? I myślę, że powinniśmy też poprawki, które nie budzą kontrowersji. Od razu głosować, żeby do nich nie wracać. Ja to właśnie robię. Proszę Państwa, proszę mi przekazać tę poprawkę. Głosujemy na... Jest podpisane. Numer 1. Podpisać, że to jest Jacek Młynarz. I głosujemy. Głosujemy poprawkę uwagę ogólną do pana Jacka Młynarza. Przypomnę, że to jest poprawka, którą składaliśmy w pierwszej części. Mogę prosić jeszcze raz o odczytanie tej poprawki? Dodać panu na uwagę, należy wprowadzić odrębną kategorię planistyczną dla terenów sportowych. Obecne oznaczenie tych terenów jako U nie zabezpiecza ich przed zamianą z funkcji sportowej na inne usługi. Jest to tym bardziej istotne, że wiele z tych terenów jest terenami zielonymi. Okej, okay. Tylko musimy po tym pamiętać, bo mamy taką sytuację, gdzie wnioskujemy uwagę o zmianę terenu przy kablu jako U, żebyśmy doprecyzowali. Jako teren U w nawiasie teren sportowy. Tak. To nie mamy to w tyle głowy. To była poprawka w pierwszej części, także to jest kontynuacja jakby pierwszej linii. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem pierwszej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za 0 przeciw do Szymecyc. Rada przyjęła poprawkę. Idziemy dalej. Proszę Państwa, jednostki, czy do uwag ogólnych jeszcze Pani Jacku coś? Mam taką uwagę, która dotyczy jednostki czwartej i 12. Więc się to już przy tych jednostkach musimy mieć. To mamy czwartą. Teraz jest czwarta jednostka. Do wskaźników zawodowych o Marii Konopińskiej czytałem. Czy Pan ma do jednostki czwartej? Mam dwie uwagi do czwartej. Jedną właśnie do Marii Konopińskiej. Poziom. Znaczy, bo ja zdążyłem, powiem szczerze, tą uwagę sam, natomiast jeszcze chcę tutaj jeszcze, żeby obniżyć tą zabudowę, czyli wysokość zabudowy usługowej w terenach usług w rejonie Marii Konopnickiej. Ustępny punkt przyjmuje takie brzmienie. Należy obniżyć do 20 metrów, mamy do 25, z obniżaniem wysokości zabudowy w kierunku Wisły do 13, mamy do 15. Po prostu to idzie jeszcze bardziej restrykcyjnie. 23.
Nie do mnie przeczytacie. To są cyfry, które i tak zginą również na to. Czasami do tego czasu i tak już będzie mieć szczegóły, uzyskają, gdzie to zabudują. Czy pan się będzie z tego powodu lepiej czuł? Powie pan tym, którzy panu dodali, że załatwiony. Myślę, że to się nam nic nie przeszkadza. Czy ktoś w tej sprawie ma inny głos? Nie, nie, nie. Ja tak chciałbym powiedzieć, że to nie musiał być dodała. Ja się nie mam czuć. Przepraszam, wyrwało mi się tak niechcąco. Na pewno to było po mówieniu. Przepraszam. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki numer 2? Do obszaru numer 4. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący. Przyjmuję poprawkę numer 2. Czy do obszaru numer 4 ktoś coś ma jeszcze? Ja mam jeszcze. Do 14 może też nie głosowałem. Ale może ktoś nie głosował. Więcej nie głosowało. Nie, więc Polska podniosła ręce. Ale nie głosujemy głosowanie. To naprawdę nie zmieniło. Przeliczone nie zmieniło to wygody. Jakby było na styku, byśmy musieli tutaj coś. Ja miałem się tutaj. Ja też się zaciągnąłem. Mogę? Tak. To jest tak. Taka zmiana. Cześć poprawki. Do czego? 4? To tak, do 4. Dodaje się kolejną uwagę. Należy zrezygnować z tworzenia bliżej zamówionych subwisły. Charakter zabudowy Wisły jest bardzo zróżnicowany i taką różnorodność należy zachować. Ścisła zabudowa Wisły doprowadzi do zniszczenia istniejących jeszcze korytarzy przewietrzania oraz korytarzy ekologicznych. W efekcie doprowadzi to do degradacji przestrzeni, którą ze względu na walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i społeczne należy ponosić z największą dbałością. Skutkiem będzie efekt odwrotny niż postulowane otwarcie kartowana Wisły. Ja powiem do czego to przede wszystkim w naszej tutaj części tam chodzi, nie wiem czy to jest już nasza część tak naprawdę, bo tak naprawdę w starym odgórzu Pierzei już mamy, tak? Tam gdzie jest... Przerzuciłby pan na tą Wisłę tam trochę na północ. To co? My tu mamy z centrum mamy budynki od odwrótki i tu. Gdzie pan chce to? Stary Wojewódz, stary jeszcze dalej. Jak Liga, tak? Tak, nie ma żeby było, teraz do góry troszeczkę i jeszcze w prawo. W prawo. Pan chodzi o to, co jest? Tak, tam do prawo. Tam nie, ja się tam spakuję. Do pana Wolka. Nie, tam nie ma prawo. Tak, nie ma prawo. To jest do pana Wolka, nie chcę się. To jest pan lewo. Tylko. Jacek, tylko nie namawiaj, że to on na lewo. No koło siebie jesteście. Nie, nie są. Czyli tak, bo w Pierzei w zasadzie tam, gdzie mamy MW nad Janusza głową i pan jest... Pan podniesie pani na tu. To gdzie zmiały? Tylko do góry. Tutaj w zasadzie Pierzei już istnieje, prawda? Więc tu może tak do końca nic się nie da zmienić. Natomiast tu jest ten MW i ten U, gdzie jest ten Bogun. Jeżeli nam... Ale to nie jest u nas dzielnicy. Ja wiem, ale mówię... Za Wilką, proszę pana... Nikt nam nie powinien zgłaszać takiej liczby. Jest jednostka 4, to może ten. Jest, no jeżeli nam tutaj zabudują Pierzeją, czyli to cały ten teren, który jest w tym momencie otwarty, może zostać zamknięty, tak? A do tego... Czy uwaga jest słuszna na pewno i na pewno. Tak. Tak. Gdzie jest to przeszkoda? To jest skuteczne. Dobrze. No to są hotelu, które zbywają. Kto jest za przyjęciem tej uwagi? Proszę państwa. Czyli druga sprawa. Kto jest przeciw? Proszę wstrzymać. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, będę przyjął uchwałę. Poprawkę numer 3. Czy do obszaru numer 4 ma pani? Mam taką wspólną do 4-12. Mówiłeś, że masz tylko i lepiej było przyjść na komisję. Ale spokojnie, pani szkoda, że zostały w pierwszym punkcie zrealizowane. Ja miałem po komisji jeszcze miałem 2 tygodnie na pracować, żeby na tym miejscu. A nie, to w określonych wskaźnikach zabudowy, udział usług w terenach zabudowy mieszkalnych, jeszcze dotyczy to czwórki 12, czyli starego podwórza. W określonych wskaźnikach zabudowy udział usług w terenach zabudowy mieszkaniowej do 50% jest zdecydowanie za wysoki. Utrzymanie takiego zapisu doprowadzi do wymierania centrów dzielnic, które muszą zostać zamieszkane. Usługi powinny być rozłożone na terenie całej dzielnicy, a jej udział nie może się zwiększać kosztem lokali mieszkalnych. Zapisy studium trwają i powiększą problem przez sytuację w centrach dzielnic i ich dostawku na osiedle. Ale ja myślę, że ja myślę, że akurat tutaj w tej czwórce i w tej dwunastce to będzie chciał. Tak, kto będzie chciał mieszkać naprawdę.
Ale to nie chodzi o 50%. 50% to jest więcej niż. To jest połowa, to znaczy na dwóch kondygnacjach usługi, ale moi drodzy, jeśli chcemy, żeby tak... Tam się, moi drodzy, nie mamy tego problemu, który jest, znaczy problem Starego Miasta jest taki, że jest zupełnie inny niż Podgórze. Tu naprawdę, jeśli chce się, żeby kamienica funkcjonowała, bo jeżeli zarabiała na siebie i była w dobrym stanie, to musi mieć lokale usługowe. Jak da radę jeszcze usługi na pierwsze piętro, to jest dobrze. To potem nikt już na usługi poprzez pierwszego piętra nie wyjdzie. To nie jest centrum miasta, że czy Grodzka, że wyjdzie ktoś na czwarte piętro. Bo nikt, bo trzeba by windę. To jest... No ale jeżeli teoretycznie niebezpieczeństwo istnieje, no to się... Znaczy teoretycznie możemy nie wyjść z tej sali, bo może nastąpić topnięcie. No, ale... Wczoraj czytałem artykuł odnosi zmiany tendencji, że zmienia się tendencja. Nie, panie Jacku, ludzie przystali doszli do wniosku ci, którzy się wybudowali. Poza Krakowem dochodzą do wniosku, jest to ogólnopolska tendencja, wracają do miasta i kupują mieszkania w centrum, bo zaczynają liczyć, że wyprowadzili się powiedzmy 10 czy 15 lat temu za miasto, bo mieli tam powiedzmy lasy, wszystko gdzieś, to by się okazało, że powstało osiedle, powstały domy, powstały osiedle, są korki, ciężko dojechać, nie ma przedszkoli, nie ma infrastruktury, zaczyna być problem, mają nowych mieszkań i ci z periferii zaczynają wracać do środka. I, znaczy jakby do centrum. Ze względów ekonomicznych. Ale to jest ten wśród pani. Panie Jacku, ale panie Jacku, tu jest pan Jacek, bo pan Jacek dąży tak jakby potwierdza to, co... No nie, tylko teraz na rynek to nie, bo teraz to rynek właśnie spowoduje, bo ja rozumiem, że ty się boisz tego, że na przykład będzie kamienica i zrobi się to, co się zrobiło w rynku głównym, nie? Że na całym rynku głównym banki, raczej są usługi, banki, restauracje, notariusze, adwokaci, firmy, etc. i nagle się okazuje, że tam jest mało ludzi. Ale to jakby spowodowała ekonomia, że firmy, to było prestiżowe miejsce. Ja rozumiem, że też obawiasz się tego, że na przykład, nie wiem, co druga kamienica, albo każda kamienica na Karwalskiej do drugiego piętra będą mało usługi, a powyżej może będą mieszkania, bo to jest 50 do 50. Ale to też będzie regulował rynek. Możemy to obniżyć, znaczy my mówię, to jest kwestia przywiązania się do jakichś tam cyferek. Ja nie chciałbym się na cyferkami, czy to będzie 40 czy 30, bo my będziemy się tutaj przepychać o te 10 punktów. Ale tak stoi. Ja nie życie, ja życie pan to reguluje. A czy skazuje pan, żeby było mniej niż 5, żeby było 50? To możemy to przyjąć. Trzeba pamiętać o tym, że my jesteśmy też rynkiem głównym, że jak mieszkańcy się wyprowadzą, zapewnią nam to turyści i osoby odwiedzające knajpy i tak dalej. Bo tak do tego stopnia nigdy nie będzie, więc jeżeli go to nie wiem, że mieszkać. Niszczy to prawo, mieć kancelarię. Ja zgłaszam tą uwagę. Dobra, nie do obniżenia mniej niż 50%. Ale to jest, proszę Państwa. Znaczy, ja uważam, znaczy powiem tak. Proszę Państwa, jeśli chcemy zgłaszać poprawki, które są poważnie brane pod uwagę, to ja bym prosił, żeby to były poprawki wnoszące coś do sprawy takiego, które, no mamy jakiś pomysł. Na dzisiaj, proszę Państwa, to jest tak, że to powinien regulować tak naprawdę rynek. Tendencja, o której Pan mówi, w Podgórzu wydaje się, że nie zafunkcjonuje. Dlatego, że tutaj są budowane dalej lokale mieszkalne i ci ludzie zostają w centrum. Natomiast druga sprawa, czy ktoś by chciał mieszkać przy Kalwaryjskiej z oknem na tramwaj, to też jest pytanie zupełnie inne. Wprowadzać, znaczy jestem też, żeby tam, gdzie nie trzeba wprowadzać restrykcji, czy organizować wszystkich rzeczy, które nie ma potrzeby, bo to rynek zrobi, niech to robi rynek. Nie ma takiej tendencji, jeżeli chodzi o Podgórze. Ale proszę powiedzieć, czemu w związku z tym najmniej robimy obszarach mieszkaniowych, osiedla mieszkaniowych, to ogranicza się usługi do 20, do 30, do 10. My się wydaje, że się zakłada w ogóle, żeby te usługi były na parkach. Dlatego, że łatwiej teraz panu sprzedać mieszkanie niż sprzedać lokal usługowy. Dokładnie. I proszę zobaczyć, że lokale stoją puste, a mieszkanka idą. Ale panie Jacku, ale proszę się zapytać. Nie, Jacek, idziemy, to jest takie, żebyśmy nie wchodzili w szczegółową dyskusję. Jest poprawka, numer poprawki, proszę mi mówić. A tu? Na czuli napiszę poprawkę numer 4. Proszę Państwa, poprawka numer 4 pana Jacka Młynarza o wprowadzenie na tereny w 4 i 12 obszarze, żeby na terenach mieszkaniowych udział w terenie zabudowy mieszkaniowej do 50%.
Jeszcze tak określa, określony we wszystkich zawodowych udział według usług, udział usług na terenach zawodowych mieszkaniowych do 50%. Nie. Określony we wskaźnikach zawodowy udział usług na terenach zawodowy mieszkaniowej do 50%. Żeby nie był większy niż 50%. Jest zdecydowanie za wysoki. Utrzymanie takiego zapisu doprowadzi do wymierania centrum dzielnicy, które muszą zostać zamieszkane. Usług, które będzie rozłożone na terenie całej dzielnicy, a ich udział nie może się zwiększyć kosztem lokalu mieszkalnych. Zapisy stopione w planu. Nie, to też nic nie przeszkadza. Nikt nie prowadzi jedno. Nie, to dopuszcza do 50, ale pani może być na przykład 20. No. Jak się mówi o biorowiec za... Proszę, jest za... Nie będzie mi chodzić. Dziękuję. 14. Kto jest przeciw? Jedna. Kto się wstrzymał? 14 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujących, poprawka została przyjęta. Proszę Państwa, czy to obrad numer 4 ktoś miesza tej poprawki? Jakieś mówię, czy ktoś ma tę poprawkę? Przepraszam, uwagi do jednostki numer 12. Teraz do 12 rozumiem, że przyjęliśmy do 4 i do 12 tą jedną poprawkę poprzednią, bo ona była dotyczyła dwóch obszarów, znaczy przepraszam, nie jednostek. I tu chodzi o zmniejszenie. Przypomnę, że jest to obszar między Stadion Korony, Telewizja Kraków, Park Bernackiego, ten obszar. Tak, by pan tutaj, o. Do góry, tak, panie. O, dobrze. Tadeuszu, obszar 12 widzimy, gdzie się mieści. Tak. Tu są trzy uwagi komisji. Rozumiem, że zmniejszenia to państwo czytacie. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Tak, ja mam. Proszę. Jedna to jest tak, w tej treści. W punkcie 8.12 należy dodać taką uwagę. Należy zakazać rozbudowy, to jest stawiania nowych budynków, podwyższania obecnej zabudowy oraz zwiększania powierzchni zabudowy ośrodka TVP na Krzemionce. Jakiego ośrodka? TVP na Krzemionce. Aha. A ma być wyburzony. Ma być wyburzony. Ale budynki wyburzoni i co tam będzie? Myślicie, że przeznaczą na ziemię? Podobno jakieś interce. Przepraszam, to jest nie, proszę Państwa. Jakiś Polak. Ale nie, proszę Państwa. Nie, to nie ma, to nie ma. Nie, to nie jest. Ale ja prosiłbym, żeby takich głosów tutaj nie mówić, czy to kto to ma kupić, bo to nie ma znaczenia, mówimy o planie, co tam ma być. Rozumiem, że poprawka idzie w duchu, żeby nie podwyższać. Nie podwyższać, nie zwiększać. Ale może zabudować, tak? No tak, ale można to zawsze, jak ktoś to wykupi i będzie chciał tam postawić, nie wiadomo co. Osiedle na przykład. No. Jakiś sektora. To jest dobra, że się o tym mówiło. Otwieram dyskusję. Oprócz takich głosów, czy nie jest dobre, czy są. Głosujemy poprawkę, proszę Państwa, to jest poprawka numer 5. Kto jest za przyjęciem poprawki numer 5 do obszaru 12 jednostki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Ma pan jeszcze do 12 jakąś poprawkę? Ma. Znaczy tak, bo część uwag, jeżeli chodzi o zieleń, ja przygotowałem na podstawie takiego pisma, które od Towarzystwa na Rzecz Przyrody na nas wpłynęło. Nie wszystkie uwagi, bo ich było sporo dotyczących właśnie dzielnicy. Na rzecz ochrony przyrody, tak. Natomiast wydawało mi się te trzy, które najistotniejsze. Tak. No to jedźmy to. Reszta to jedna. Tereny oznaczone, to daje się po prostu kolejny punkt. Tereny oznaczone w mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako 58-22-10 i 58-22-11 pomiędzy ulicy Teoguta Dąbrowskiego i linią kolejową należy oznaczyć jako ZW. Nie wiem, jeśli nie wiecie, które to są. To są, proszę Państwa, Dobra, to jest bardzo, bardzo szczegółowa uwaga. Ja nie znam tych terenów. Ja powiem szczerze, że... Uwaga, stop. Całym szacunkiem, to, że Pan Kasiewicz
bo coś napisał, to dla mnie nie jest Biblia, nie jest świetna rzecz. Właśnie tak bardziej trzeba ostrożyć. To jest to dzieje, to muszę powinien wiedzieć. Janusza i... No i mówię, tak. To jest... Ale gdzie tam macie, gdzie, którą chcecie ziemię sprawdzić? Tam są ogródki z tyłu, bo wiem, są krzaki, to wojski. Przypomnę, sztreka, te nasze kolejowe. Proszę Państwa, ale kolej jest Państwo... A ja tam nie śpiewam, powie, czy to należy... Ale Jacek, sam ostatnio mówiłeś, że oglądałeś plany rozbudowy kolei na odcinku, tam powiedzmy na naszym terenie. Tak, tak. I mówimy o poszerzeniu chyba do budowania dodatkowego toru, prawda? Plus odejścia, i mówimy, i to jest, będzie realizowane, że tak powiem, już, bo mówisz, że są projekty, i przeglądałeś to, a w tym momencie będziemy mówić o ochronie, bo ja tam tylko widzę te tereny, to mówię przy tych nasypach. Tak. Ja widzę chwasty przy nasypie i widzę ogródki działkowe od Trałguta. Na długości ulicy Trałguta są ogródki. Państwa, to tam jeszcze nie ma. Wawel, budynki Wawel, Sztreka. To są chwasty nasypu kolejowego i samosieki i kawałek ogródka. Tak, jak się zaczniemy zajmować i pisać uwagi, to każdy skwerek, no nie wiem, że to dobra, pan Jacek się wycofał z tej poprawki. Czy coś jeszcze do przodu to jest na terenie kajonu ten przystanek w Zagłosie. Do dwunastki ktoś jeszcze coś ma? Nie ma. Proszę Państwa, przystępujemy trzynastka. Czy trzynastka to jest w Powstańcu Śląskich, Bieliska, mamy tutaj uwagi wysokiej zabudowy. Jaką uwagę? Ja już nie pamiętam. A to jest? To nie. Trzynastka. No to 13 jakby można było wygadać. 13 to jest staw płaszowski, tu jest dużo. To jest dosyć dużo ważnych elementów, bo mamy tak. 13 to jakby pan jeszcze przeszedł, bo ten. Aha, bo ten nie da się jak. O właśnie, bo 13 dochodzi do. 13 mamy ogródki działkowe częściowo. Tam uwagi została, jedna ta nasza uwaga była przedtem przyjęta. Mamy obiekty sportowe, bo to rozumiem, że uwaga do ogólnych, bo jeżeli chodzi o Płaszowiankę, bo też to jest ta ogólna sprawa U. Tam przedtem wpisali nawet, i ktoś, tak. Była mieszkaniówka i ktoś nawet tutaj powiedział, że chce jak tam wykupić, to ja mówię, to chętnie, bo to jest miasto. Ale patrzę się na pana akurat. Do Kurbowa. Czy ktoś ma uwagi do 13? Tak. Proszę. Pierwsza uwaga dotyczy punktu 11. Zmienić to troszeczkę jego treść, bo ostatnia ta uwaga została uwzględniona. I przeglądając plan Bieliska Wschód, znalazłem za odpowiedź na wniosek spółdzielni mieszkaniowej Kawy, który, że tak powiem, uwzględnia budowę obejścia ulicy Dworcowej wzdłuż torów kolejowych. I połączenia jej istniejącą drogą. Tutaj też uwaga będzie widoczne, bo to... ulica Dworcowa jest tutaj. No, ulica Dworcowa jest tutaj. Tutaj jest ulica Dworcowa. Ona już teraz w godzinach szczytu jest zapchana bardzo poważnie. Trzeba mieć na uwadze, że na terenie tym tutaj oznaczonym mówią, że jest fabryka kawi, znaczy telefonika jest. A to wszystko jest przeznaczone i w studium, i w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową i troszeczkę mieszkaniówki w środku. To wszystko będzie włączało się w ulicę Wielką Ulicę Dworcową, ponieważ ulica Pochocińska, która jeszcze w tym momencie teraz jest otwarta, zostanie zamknięta po budowie linii szybkiego tramwaju tutaj. Więc jedyną drogą będzie wyjazd z Dworcową. Moja propozycja jest taka, żeby po prostu w planie zagospodarowania przestrzennego z odpowiedzi prezydenta wynika, że jest taka możliwość zarezerwowania terenów, które znajdują się tutaj na tyłach prac Wadzik Grudzińskich wzdłuż torów kolejowych. Tutaj wyszła droga przedłużona z Prochocińskiej i włączałaby się w istniejącą sieć drogową znajdującą się przy Urzędzie Miasta i dalej do ulicy Bielickiej.
I po prostu jest wniosek ten sam, praktycznie zmienia się delikatnie jego treść, ponieważ tutaj mam, może przeczytam, bo mam tutaj podane stricte nazwy dróg i tak dalej. Należy uwzględnić budowę drogi będącej połączeniem komunikacyjnym z trasą dla Grudzińskich poprzez rezerwy terenowe wskazane w MPZP Bielicka Wschód KD przez D9, KD przez D7, KD przez D3 z istniejącą drogą KD przez D2 i KD przez D1. I uzasadnienie w zasadzie jest praktycznie takie samo. Ale to co, zmieniamy cały treść tego, czy dopisuje na przykład? Czy ja po prostu z góry tego uwaga, że zmienię całą treść? No jest jakby... Treść tam do końca może. Treść jest podobna, rozumiem, że idea jest podobna, tylko bardziej doprecyzowana. Bardziej doprecyzowana z punktu widzenia planu Bielicka Wschód. Myślę, że... To znaczy cały ten punkt 11 Rozumiem, że to jest doprecyzowanie punktu 11 do obszaru 13. Tak. To głosuję. Kto Państwa radny jest za przyjęciem tej poprawki? Pan Janowski głosuje za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, do przeciw, do przyjęcia. Do 13 co coś mamy? Tak, mam jeszcze 3. Dopisać uwagę po prostu. W obszarze pomiędzy zbiornikami Bartry i Stark Łakowski należy zachować pozostałości połączeń ekologicznych, a nawet podjąć starania do jego odtworzenia. W związku z tym należy nie dopuścić do dalszej zabudowy i rozbudowy tych terenów. Panie Jasku, kocham pana. Pokaż mi ten korytarz. Proszę, ten korytarz. No właśnie. Nie, no normalnie nie można powiedzieć, że istnieje. Ale nie, ale nie może być. Na pewno istnieje podziemne połączenie koryta jednego z drugim, bo są jakieś cieki wodne. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Tam są wybudowane buty, nie? Za tym korytarzem. Jest jedynym korytarzem, nie, ale nie, jest. Masy korytarz. Tam właśnie, nie powiedzieć, tam przechodzą bażanty, lisy i inne zwierzątka. Nie ma korytarza, nie piszmy rzeczy, które po prostu się śmieszymy. To nie ma, ulica Żołnierska do 2 lat powstanie, proszę pana, estakada z układem drogowym, a pan mówi o korytarzu ekologicznym. Nie, tam trawki zielonej nie ma pomysłu. Dobra, cieszę się, bo to już teraz są takie życzeniowe uwagi. Ja powiem szczerze, zbierałem pod nimi podpisy i mieszkańców Kostów 20 pod tymi uwagami. Bo to jest osobna sprawa niż to, co tutaj mam. Podpisał się po prostu 20 mieszkańców. Nie wiemy, co pan tak. Kabla, więc proszę traktować tą uwagę jako nie tylko mój głos, ale no, mieszkańców. Wszystkie się wsłuchujemy z taką samą starannością. Czyli tak. W rejonie ulicy Bielickiej, na obszarze od ulicy Margowskiej do ulicy Wamiennej, należy wyznaczyć teren z przeznaczeniem na zieleń rządzone. Park miejski, który będzie miejscem odpoczynku i rekreacji dla znajdujących na tym obszarze osiedli mieszkaniowych. W rejonie tym nie istnieje ani jeden park, czy też większy obszar zielony, którego mogliby skorzystać okoliczni mieszkańcy. Najbliższe parki znajdują się w znacznej odległości, nie pozwalającej na swobodne i częste ich wykorzystanie. Jest park kontemplacji, proszę. Znajdujące się nieopodal Krzemionki, z racji znajdującego się tu podczas II wojny światowej niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Płaszu oraz walorów historycznych już dość odległego kopca Krakusa nie mogą być takim miejscem. Funkcji takiej nie będą też spełniały tereny, które mają zostać zachowane jako powierzchnia biologicznie czynna, ponieważ będą zbyt rozczłonkowane i prawdopodobnie w dużej mierze odbudowane. Pomysł jest pana Żółciaka, owszem, aczkolwiek treść uwagi jest całkowicie mojego. Czy to możesz... Panie Jacku, ale ja chcę, ale ja to rozumiem wszystko i argumentacja do mnie dociera, tylko chciałbym, żebyś mi wskazał ten teren. No jest dalej władza, spokojnie. Kraków powinien rozwijać się w sposób, który zapewni jak najlepszą jakość życia dla jego mieszkańców, i ten przykład ten za... Ponieważ tutaj jest Zachodnio Europejski, kto ma wykreślić? Do rzeczy. To naprawdę to był przykład, z którego powinniśmy czerpać. Jako teren zieleni urządzony można wskazać część terenów dawnych zakładów kawy albo obszar dawnego kamieniołomu w Stanowisku. Ale kto to są dawne obszary? To jest już zabudowany i w jest tylko zabudowany przed opracowaniem miejscowego planu
została wydana wózeczka tam, zresztą myśmy kiedyś opiniowali tą sprawę. I proszę pana, i to jest musztarda odpowiedź. Panie Jacku, tutaj jest za jeden blok w tym momencie, tak? Bo o tym jest jeden blok. Na razie. I zabudowa może iść tylko do tej części. Jacku, ten teren jest wolny. A czy ten teren jest? Nie wiem, czy to jest teren. No. Dzisiaj wnioskowaliśmy o fundusz na wykup działek, prawda? No nie, tylko kwestia jest tego, nie, bo ja powiem szczerze, ta argumentacja jest za tym, że faktycznie to powinno być. Tylko ja bym zadał inne pytanie, bo rozumiem, mówisz, że wnioskują to mieszkańcy Kawla. Dlaczego mieszkańcy Kawla, osiedla Kawla, nie wpadli na ten genialny pomysł w momencie, kiedy budowali Lidla na swoim terenie, McDonalda, Shella, a teraz będą jeszcze... No bo rozumiesz, że te trzy elementy mieszkańcy spółdzielnia KB wybudowała na swoim terenie, tak? Znaczy Jasku, myślę, że to jest pytanie przede wszystkim do spółdzielni mieszkańców. No nie, ale ja mieszkam od 6 lat. Ale Jacek, to... Nie, ja pytam do tych mieszkańców. Dobra, ale ja mówię z perspektywy teraz mieszkańców, którzy mieszkają 6-7 lat. Okej! Okay. Którzy mają inny pogląd i nie zdecydowali. Ale Jacek, Lidla budowano raptem 4 lata temu. Znaczy, panie Jasku, powiem panu tak, pomysł mi się, ale to nie ma, znaczy, co do tego się zgadzam, bo ja też mam takie samo zdanie, tym bardziej, że teren dostali za darmo miasta. Natomiast, proszę państwa, popatrzcie na ten teren. Można, jeśli w tym mieście, w naszej dzielnicy, ktoś może narzekać na brak zieleni, to na pewno nie powinni być mieszkańcy Kawla. Dlatego, że przechodząc ulicę Jerozolimską, nie ma takiej enklawy i można powiedzieć tak, Park Kontemplacji Ciszy, jak go nazwiemy, jest terenem zielonym, nie jest zamknięty, można z nim chodzić. Nie jest teren rekreacyjny. No teren rekreacyjny to jest ogródek gordy. Ja rozumiem, że chodzi o ścieżkę, że można pojeździć. Nie, nie chodzi o ścieżkę, proszę, o park, który na przykład mamy parki w Mercedes. Ale proszę zauważyć. Można pograć piłkę, proszę, mogę? Panie Jacku, mogę? Bo to jest pytanie tak. Park, proszę państwa, na Skoszowickiej, nie Kopty, Kopty jest przy Skoszowickiej, proszę państwa, nie gdzie indziej, tam jest las, który, tam gdzie są ogródki działkowe. Cały teren Libanu, czyli to, co jest w tej chwili zbieg, ma stanowić docelowo zieleń urządzoną. Proszę, ZU, jest to zieleń urządzona, tam na dole mamy te jeziorka. Ale ja przeczytałem uwagę, że nie chodzi o tego typu teren. To mamy gigantyczny teren zielony. Miejsce pamięci, tak? Ale nie, miejsce pamięci jest u góry. Co ja chcę? Czy ja chcę? Nie wiem. Ale tylko chodzi o to, żeby wskazać takie miejsce. No proszę państwa, no możemy jako gmina wskazać na przykład, czy podejmiemy decyzję, żeby zrobić park na terenie Telefoniki. Nie? Dla osiedla Kabel. Mamy jeden proces zarezerwowany. To tu powstanie cała zasługa. No nie powstanie, ale ja się nie powstanie. Jakim tym terenie wielkości myślisz? Jak o terenie wielkości? No zobacz, jak jest fabryka kawy, tam wszystko pójdzie pod zabudowę. No dojdzie, Jacek, ale jeszcze raz ci zadam pytanie. Wskaż mi ten teren. Gdzie uważasz, że powinien taki park powstać? Ile to powinno być? Pół hektara, hektar, półtora hektara? Nie wiem, ile Jacku powinno być. Ja nie jestem w stanie wskazać, jakie obszary. Byłem na wakacjach w Londynie, w Wielkiej Metropolii, tam się Jacku jedzie z parku do parku. W każdej części miasta jest park. Jacek. A u nas co jest? No popatrz, jaki olbrzymi teren tutaj. Dalej tak samo tutaj w Materze. Ale jeszcze raz ci powtarzam. I ja to rozumiem. Dlatego zadaję pytanie. Mamy teraz wszyscy chcą, żeby wybudować park. To dlaczego na terenie, tak jak mówię, Lidla, Shella, McDonalda i nie zrobiono parku? Jeszcze Sebi, Mitsubishi i znak dokładu. Tym to ode mnie zależało, jak będzie tam park zrobił. Zrozum, że takie decyzje, znaczy powiem tak, my możemy sobie dywagować, bo my możemy podjąć tutaj uwagę, że na terenie Kabla, całego Kabla albo połowy Kabla powinien powstać park, który obsłuży zarówno ulicę Wodną, osiedle Stary Kabel, Nowy Kabel. Tylko pytanie jest takie, kto ten teren wykupi od Kabla, żeby ten park powstał? Jak nam zabrali tu działki
No ale to jest szczerze mówiąc utopia. Utopia jest, ale czy to znaczy, że ja uważam, znaczy ja uważam, że mieszkańcy uważają, że to jest ale ja dzisiaj miałem gości z zagranicy, siedzieliśmy na trasie od Rutosa. I patrzymy na ten, pytają się, co to za dzielnica, gdzie jest taka fajna zieleń przy wodnej zale. Pokazując na podwórze. Słuchaj, najwięcej zieleni jest u nas w podwórzu. Słuchajcie, to jest bezsprzeczne. Nie wiem, czy byłeś w Zatoku Polskim, więc nie wiem, gdzie jest najwięcej, nie wiem, czy to się nauczyło. Muszę nie powiedzieć, ale też nie Jacek, bo ja też. Ale moi drodzy, pan Jacek jest przekonany i go nie przekonuje. A my będziemy zdefiniował poprawkę. Rozumiem, że nie muszę czytać. Chodzi, żeby na terenie kabla i na terenach wydzielić teraz dzieło. Nie, to jest na kabla, dłoża na kamieniu łomu. Ale panie Jacku, mówię panu, że to jest głosujemy. Głosujemy. Kto z państwa? Proszę państwa. Inne punkty też. Dobrze. Mogę? Dostali jako użytkowanie wieczyste, koniec, a tam na terenie kamieniołomu jest na przykład zabytkowy piec z wapiennym. Rzeczywiście pięknie, pierwszy blok jest wybudowany, ale całe bloki tam są. W tym kamieniołomie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Ta budynka jest uwzględniona w miejscowym planie. Nie obraźcie się, poddaję pod głosowanie. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem pana Jacka do obszaru numer 13? Naszej poprawki pana Jacka, co wiem? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wynik 3 za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących. Dalej, panie. To jest uwaga też, że to jest stricte mieszkańcy na spotkaniu, które mieliśmy na kampanii. Oni zgłosili tę uwagę, ja mówię, że to jest prawdopodobnie nieodpowiedni dokument do zgłaszania takich uwag, ale czuję się w obowiązku ją przedstawić tutaj. Należy uwzględnić budowę kanałów kolektorów burzowych w celu skutecznego i pełnego odprowadzania wód odparzowych z terenu WZMKB, rejon Bielica Kłodzowa oraz z terenu zabudowy usługowej wskazanej w NKZP Bielicka Wschód jako zabudowy, to jest teren WZMKB. Już obecnie przedmiotowy teren WZMKB jest permanentnie od wielu lat podtapiany wodami opałowymi. Widzę to takie zadane pod sam strop. A mieszkania kojarzy się w wilgoci grzyb. Ponadto zrealizowanie wdrożenie inwestycji, które umożliwia MPZP Wielicka Wschód, powoduje napływ dodatkowej ilości wody z uwagi na zwartą zabudowę otworzonych terenu utwardzonych dróg i parkingu. Proponowane rozwiązanie pozwoli na pełne wypowiedzenie dalszego zalewania terenu wysiła SMKW, jak się ustaje do rejonu pomiędzy ulicami i dziękuję. Otwieram dyskusję. Myślę, że nikt nie stanął i wam przeszkodził taką. Tylko czy dokument studium jest właściwy? Czy w dokumencie studium możemy określić, jaka powstanie z drewna? Bo to miejscowe plany określają, że można było. Tam jest chyba też szerokość, ale też jest chyba obsługa, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Myślę, że to może być elementem. Proszę Państwa, to mam naprawdę niczym nie gmina nie szkoduje. A pan Jacek będzie miał plus. Rada na to, ile głosów? Głosujemy. Ile głosów tam znamy? Dwa. 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 Panie Wolku, właśnie. Czy coś pani ma jeszcze 13? Nie. Proszę Państwa, ja natomiast mam do 13 następującą rzecz. Skoro zacna komisja przytoczyła kabel
jako obecnie wojsko treningowe Krakowi powinno zostać oznaczone analogicznie jak inne tereny sportowe. Chciałem powiedzieć, że na tym obszarze, jakby pan, panie Tadeuszu, podjechał do góry, to jest dół. A góra to jest góra, to jest tutaj. Góra to jest wyż... Nie, to jest wy... O, 13 jest. Zmniejszy to jest tutaj. Bez pozoru ja też myślałem, że to nie jest tej jednostka, ale to jest tej jednostce. Czerwone nie są granicami. Tutaj jest czarna granica, jest tutaj jest cała ta jednostka. Nie, bo ja cały czas byłem ja to samo. Przerobiliśmy to, bo ja też mi się wydawało, że to nie jest tej jednostce, a to jest tej jednostce. Patrząc na dziś się. Bo granica gdzie jest? Na tym, w którym miejscu? Tutaj na tym nie ma tych granic niebieskich, bo to tak naprawdę granice są niebieskie, ale ta granica idzie tam, bo ja też myślałem, że to jest czerwona, a czerwone to nie są granice, to są ciągle. A trzynastka dokąd? Trzynastka do się sięga, ja do Wisły. No, no to jest okej. Okay. To trzynastka sięga również, niech pan przejedzie do góry. Trzynastka sięga dalej, no dokąd dochodzi do trzynastki? Tak. No czyli obejmuje tu sportowy Paszowiankę. Tak. No i zmierzam do tego, że jeżeli piszemy, że wydatny teren klubu sportowego Kabla, obecnie wojsko treningowe Krakowi zostać oznaczone analogicznie jak inne tereny sportowe i zabudować obiekty. W związku z tym należałoby to samo wpisać do klubu sportowego. Nie, chodzi o to, że Paszowiaka jest ujęta jako U i Podgórze też jest ujęte jako U. Niech pan to zmniejsza. A Kabel jest ujęty jako MW. No tak. A U jest ujęte jako U. Ale usługi z opisem jest sportowe, natomiast my wnioskujemy w uwagach ogólnych, tak wnioskujemy, żeby... Ale tu szczegółowo mówimy o tym, żeby to został ani nie U, tylko żeby został jako obiekty sportowy. Dlatego myślę, że ten zapis, który tu jest, nie wymaga już zmiany szczegółowania. Bo jeżeli nie zmienią na żaden inny symbol, nie wiem, ZS na przykład, czy ziemia sportowa, to wtedy będzie U i wtedy zmienią nam tak samo jak mamy Płaszowiankę, czy Koronę, czy Podgórze, czyli będzie U. A jeżeli zmienią na przykład na ZS, to zmienią zarówno tamte, jak i te. Dobra, jedziemy dalej. Ja mam do 13 jedną rzecz, bo tam jest mapka, a coś będzie. Przepraszam, bo my tylko panem Jasiem będziemy. Pani, ja tylko chciałem uszczegółowić, bo tamta uwaga jest ujęta pana Jacka. Ja pozwoliłem sobie na komisji zaproponować pewne rozwiązanie do tej mapki. Jeszcze z panem Tadeuszem tutaj konsultowałem to. Bo pan Jacek złożył poprawkę, żeby tereny przy poprzemysłowe, które są tutaj jako MW, zostały przemienione jako tereny niskiej zawodowy i MM. Myśmy wyszli z propozycją na komisji następującą. Ja będę jakby po kolei. Taka jest propozycja. Widzicie państwo, tutaj też mamy zawodowy wiatr rodzinną, w tym trójkącie nasyp kolejowy, czyli kolej. Przyszła estakada i tramwaj, który będzie się budował. Według mnie powinno być to U. Bo zostawienie tutaj tylko jest strzałem pod zabudowę wielorodzinną, to ja powiem szczerze, fajna, powiem tak, może widokowo fajne, ale no nie chciałbym mieszkać w takim trójkącie. Ale my mówimy o docelowym studium. Uważam, że w tej mapce powinniśmy to zmienić na U i przeciągnąłbym tą granicę U również o ten fragment, bo tu jest chyba ulica Wodna, bo tu już mamy bloki, tak? Tak. I przeciągnąłbym też jakby tą granicę U, zrobiłbym tak. Czyli ten kawałek plus ten trójkąt. Ten teren zostawiłbym na MW, tak jak jest, czyli zawodowa wielorodzinna. Natomiast od tej granicy, czyli granicą byłaby ulica Gromadzka i to, prowadziłbym jako poszerzenie strefy MNW, czyli zawodowa wielorodzinna niskiej intensywności. No bo tak na dobrą sprawę to tutaj w tym rejonie mamy. I mamy i bloki, i zabudowy jednorodzinne. No, tylko jest przy Gromadzki jednorodzina, te wszystkie długie tasiemce to są bloki. No plus tutaj są domki, no i tutaj jest zabudowa ten. Więc
taka jest moja propozycja i koalicji, żeby mówię, ta granica była tak. To zostawiamy Gromadzka na wschód, zostaje taka sama, ten trójkąt plus ten element zostawić jako U, a tu już wszystko zostawić jako U. Jest to, jest MW w tej chwili, prawda? Jest, jest. To jest jako MW. A problem polega, że MW w 13 mamy do chyba 36 metrów, tak? To nie jaki pan jest Indianin teraz. Bo ja mówię, to jest tylko do szczegółowienia jakby mapki. I chodzi o to, bo mapkę macie państwo przed sobą, bo to może nie jest do końca czytelna. I kwestia jest tego, czy przyjmujemy taką wersję mapki. I powiem po prostu dorysujemy. Czy powiem wam państwo tak, jeśli tam będzie ten mój, a na dzisiaj ten obszar, to jest tak, z przodu mamy arbet, tam jest potem jest tam trochę tych nowych budynków hurtowni w tych blaszakach. Po drugiej stronie akurat jest produkcja, bo są skarpetki. Przy nasypie kolorowym nie bardzo ktoś chce mieszkać, bo tam jest ten nasyp dosyć mocno i nasypnie używane, jeżeli chodzi o kolej. Tu nie są jakieś na linie. A dalej mamy centralę starą, Elton, były budynki Arpisu. Gdyby w tamtym rejonie powstało MW, tak jak się to planuje, ja mam nadzieję, że tego już nie dożyje, to będzie nowy ruszek. No, aha, proszę. Nie no, problem polega na tym, że ten plan mnie przeraża w kilku kwestiach. Ten plan mnie przeraża, że wszędzie te tereny zamienia się na budownictwo dosyć mocno zintensyfikowane i wysokie. Infrastruktura taka zostaje, bo teraz stwierdzono, że nie będzie się robić usług publicznych, czy nie przewidujemy miejsca jakiegoś specjalnego, żeby gdzieś, gdzie będą szkoły budowane, jakieś obiekty sportowe, pozostaje to, co jest i jeszcze nie bardzo, to znaczy sankcjonuje się, nie planuje się nic nowego. A sposób gigantyczny, jakbyśmy popatrzyli, że ktoś kiedyś inny to przewidział, że w Płaszowie będzie 30 tysięcy mieszkańców, jak te plany wejdą. To jakby weszło to studium i nowe plany, to trzeba by to przemnożyć razy dwa. Ale akceptujemy taki wariant. Znaczy ten wariant mi się podoba, tylko że to co mówił Jacek o tych usługach z tej strony spokojnie tam powinno zafunkcjonować. Także trzeba by to chyba dopisać. Nie, to jest zapisane. Chodzi mi o to, że w mapce, bo myśmy tam to opisali, tylko mówię, lekka korekta tej mapki. Ja mam świadomość, że lobbing na tamten teren, bo ja już słyszałem parę pomysłów, bo jak już się parę z tych firm wypowiadało, że oni już będą już właśnie załatwiają w mieście tam budowę wysoką, to ja mówię, jak jest miejscowy plan. Pani Pani tej usługami tutaj, to ja myślę, że to jest bardzo proste, bo znaczy, tak już w Krakowie... Bo wiecie, gdzie się ludzie będą pracować w Krakowie, a ludzie będą mieszkać i będą wszyscy... Kraków ma chyba najmniejszą w tym momencie wielkość, procent powierzchni biurowej dostępnej. Nie wiem, jak w Płaszowie, proszę pana, buduje się 6 biurowców. Parę procent, tak, bardzo duże poszukiwanie, także jest lokalami mniejszymi jest problem, o tyle z przynajmniej powierzchni biurowej, biurowca nie ma żadnego problemu. Wszystko chodzi w Krakowie. No tak, no to ale to będzie szkolicie w tym kierunku, no to co... Ja bym tutaj zrobić na to. Generalnie to jest, proszę państwa, tak, jest pomieszanie z poplątaniem. Bo co innego jest w tym terenie, szczególnie chodzi o MW. Bo jeżeli chodzi o tereny te przy Stawie Płaszowskim, które są zainteresowane, a nikt nie wyjdzie, nie będzie tego burzył. Przynajmniej przez najbliższe 50 lat. Ale Arget, ale ten teren, no, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza akurat usługi. A w studium zmienia się to na MW. Tak jest inne. Albo inwestorzy, którzy mają tam teren, nie będą korzystać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest na dzień dzisiejszy i wstrzymają się z realizacją inwestycji, to mogą wejścia studium i ewentualnie zmiany planu dla tego obszaru. Albo będą punktowo zmieniać plan. No właśnie, albo nie wstrzymają się. No. Natomiast proszę państwa, też trzeba mieć świadomość, no, to co już mówiłem i powiem jeszcze parokrotnie tutaj dzisiaj. My, to nie my decydujemy o tym, co się w tym studium... I powiem więcej, nawet Rada Miasta też nie do końca. Nawet jeśli i tak na dobrą sprawę,
Możemy powiedzieć tak, przez ostatnie lata cały czas było mówione, że na terenie Płaszowa Rybnik, planu Płaszów Rybnik nie powinno być mieszkaniówki. A teraz dostali wszyscy Kociowski Pół i jest zupełnie inna historia. Dlatego mówię, ja proponuję takie rozwiązanie, że Państwo macie inne rozwiązanie, to szukam sugestii. Ja Państwu powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Cała procedura wygląda tak. O tych uwagach pójdą te wszystkie uwagi wyłożenie, zaopiniowanie. I pójdzie wcześniej, czy później na Radę Miasta Krakowa. Zaopiniuje to oczywiście Biuro Planowania Przestrzennego, zafirmuje to prezydent. Wiemy trudno, że się prezydent będzie pochylał nad każdym terenem, ale musi mu ktoś przygotować gotowca. I ten gotowiec polega na tym, że Rada Miasta albo przyjmie to, co prezydent przyjął w autopoprawkach, a nie może wprowadzić poprawek na samym końcu. Czyli nie, no, poprawki zostaną wprowadzone teraz w tylko, proszę Państwa, nie miejmy świadomości jednego. To, co zostanie wprowadzone w poprawkach, znaczy uwaga, uwaga i zaakceptowane, to się znajdzie w studiu. Masz nie ma możliwości. Nie, to się znajdzie. Nie, bo będzie ogarane i ma być, to nie będzie było do tego. Natomiast proszę Państwa, żeby była jasność, na sali obrad wszystkie poprawki, które są, nie będą mogły być nawet głosowane, bo one nie mają formalnego, bo nie może być głosowanej poprawki, która nie była zgłoszona jako uwaga. A uwaga, która nie była przyjęta, nie będzie, proszę Państwa, głosowana. Znaczy nie, no teoretycznie ona może zostać przegłosowana, tylko że ona będzie skutkowała tym, że będzie musiała zostać uwzględniona, czyli musi pójść do powtórnego wyłożenia. W związku z tym myślę, że wszyscy chcą zrobić. Proszę Państwa, głosujemy. Czy to nie jest kwestia głosowania? Czy ktoś ma jakieś pytania do 13? Poszczegławiamy tą mapkę, bo ta mapka podlega uszczegółowieniu. Dobra, proszę Państwa, obszar 14. Ale jeszcze nie domamy, bo to już nie domamy. Autorem studium jest Wydział Pana Jasza. Tamtej kadencji zrobił pan z Warszawy i nie zrobił studium. W tym roku autorem studium jest Wydział Planowania Przestrzennego. No teraz tego studium. To proszę przyjąć jako pewnik, bo taka jest pan z Warszawy jest autorem tej pierwszej części. Dodaje się uwagę do 14. Należy obniżyć wysokość. Zanim powiem o uwadze, to powiem Państwu dlaczego. Bo to nie dotyczy tylko naszej dzielnicy. Natomiast dotyczy terenu, który jest bardzo, że tak powiem, blisko naszej dzielnicy, to być może jeszcze nie teraz, ale jak zostanie poszerzona, to chodzi o teren tutaj, ten upad. Ten nigdy nie będzie poszerzony. Nie, ale będzie tutaj nasza dzielnica będzie po drugiej stronie Kamińskiego. Czyli to jest odległość, a ta kastorama dzisiaj jest naprzeciwko pomnika KFW. Dobra, gdzie jest kastorama? Ale już tutaj, tutaj przepraszam, tu. KFW. Pan na A1. O ten teren, o ten teren. Nie o tym, tylko o tym. To jest kastorama Biedronka. Należy obniżyć, bo tam jest proponowana zabudowa 40 metrów. Należy obniżyć wysokość zabudowy w obszarze upadu maksymalnie 18 metrów, obecnie 40 metrów. Wyższa zabudowa w tym rejonie ze względu na bliskość krzemienek będzie miała bardzo negatywny wpływ na cały obszar. Tak wyższa zabudowa spowoduje utratę dominującej pozycji wzgórza z konikiem KF-łaszczu, który powinien pozostać na eksponowanej pozycji. Dodatkowo obecna sąsiednia zabudowa jest znacznie niższa. A nie przesadziłeś 15? Bo nie, bo 18 metrów to jest najmniejszy czas pomiędzy. Problem jest taki, że ewidentnie to ucha leży po stronie nie naszej dzielnicy. Nie, bo to nie na ale możemy. Nie, no wie pan, wy wszystko możemy. Ale nie, bo informuję, że dzisiaj to ale najpierw się ale wy wszystko możemy u nas poważnie przy takich. Proszę Państwa, możemy być z tego, że zasłania to obszar krzemiony, co leży na terenie naszej dzielnicy. No. I dlatego jesteśmy zaniepokojeni tą sprawą. I wnioskujemy. Dobrze, pan jeszcze wszystko przyjmie.
oni się nam wdzięczą. Czy ktoś też z nami chciałby zabrać głos? No jak się nam wdzięczą, to by znaczy, że to będzie mnie wdzięczą. Głosujemy. Kto jest za tą poprawką? Tak. Ona to słoniom. Tak jest. Nie no, w ten sposób możemy podejść, że to będzie oddziaływać. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 jest, jedna. 12 jest za, jedna wstrzymująca, 0,6. Następna poprawka. Do 14. No i tutaj dotyczy tego cmentarza, który ja muszę poprawić na poprawkę, jeżeli jest przeczytam. Należy zrezygnować z planu poszerzenia cmentarza Podkórskiego. Cmentarz znajduje się zbyt cennym terenie, którego dalsze wyznaczenia na cmentarz jest całkowicie niezrozumiałe. Tereny te powinny zostać terenami zielonymi, przygotowanymi do odpoczynku i rekreacji. W Krakowie jest wystarczająco dużo cmentarzy, których poszerzenie niesie za sobą tak dużo świat krajobrazu. Jest wieczna. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że w Krakowie w ciągu kilku lat powstanie spotkanie z wokół, która znacząco to ograniczy zapotrzebowanie na kolejne miejsca produkcyjnego. Ale pamiętamy, czy gramce dla przewodniczącego? Nie. A gramowiec ma z tej strony. Ja mam 3 gramowe. Nie szacujmy, bo to jest ważny temat i skupmy się na tym na pewno. Panie Jacku, ja od razu dlatego mówiłem, ta sprawa jest bardzo delikatna, dlatego że cały czas walczyliśmy jako społeczność Podgórza, żeby Podgórzu było nie zadziałane. I nie było spokojne. Tak, chciałem powiedzieć, że na terenie Podgórza temat od 3 lat został otwarty cmentarz Podgórski. Do pokupu się zwolniły dodatkowe, znaczy zwolniły się miejsca, w sensie, że groby są przekopywane. Natomiast generalnie jest deficyt, dlatego najbliższe miejsca są Grębałów, tam Chodnik Czerwony, Watowice. W związku z tym, proszę Państwa, cały czas walczyliśmy, jak ja pamiętam, i poprzednicy cały czas była walka o poszerzenie cmentarza. Czy nawet jeżeli nie będzie, jeżeli warunki glebowe tam nie podzą, bo jest skała, to nawet o możliwość tam, bo tam nie ma kolumbarium, nie ma dodatkowych rzeczy. Wydaje się, że wszędzie się mówi, że, znaczy tak wynika z praktyki, że obsadza się te cmentarze, obsadzane są drzewami. Popatrzcie na cmentarz Podgórski, to jest teren zielony. Trudno nazwać to, że jest to pustynia betonowa, jest tam miejsce. No, nie można powiedzieć, że tam jest park, żeby jeździć, ale kontemplacji wydaje się, że to nie, jakby nie to, nie idziemy po drodze tu z panem, przynajmniej mnie i tym, co rozmawiałem. Dziękuję. Znaczy, mi się wydaje, że ciężko porównywać w ogóle w jednym szeregu cmentarz, jak teren zielony z terenami zieleni urządzonej, która jest przeznaczona do rekreacji, odpoczynku, czy na cele. Bo myślę, że to jest całkowicie inaczej. Ale mam taki gigantyczny. Proszę mi powiedzieć, tutaj mamy teren cmentarza, tak? Tak. Gdzie chcemy poszerzyć ten cmentarz? W stronę Kopca Kakusa? No nie. To masz pokazane. To jest poszerzenie. To jest poszerzone. Tak, to jest docelowe rozwiązanie. To jest docelowe rozwiązanie. Cmentarz się kończy na prostokącie. Tak, na prostokącie. Poszerzenie to jest, nie wiem czy ten fragment. A dodatkowo ten fragment dopiero w momencie, kiedy tutaj zawnioskowaliśmy o likwidację tej zabudowy wielorodzinnej. Tak. Jak się odsunęła zabudowa od cmentarza, wtedy dopiero był pomysł, także to jest rozwiązanie dla cmentarza. Znaczy, dla mnie to nie zmienia podstaw tej uwagi, bo jednak tutaj mamy teren, który no, wydaje mi się, że lepiej jest przeznaczyć na spacer, dla żywych niż dla zmarłych, prawda? No, ale ja to nie Właśnie panie, to wasze zlecenie są dostępne, są takie miejsca. Ale panie, bardzo, bardzo daleko z naszej dzielnicy. Jeżeli jest cmentarz, to niech pan, proszę pana, nie przesadza. No ja powiem tak, szanuję pana zdanie, myślę, że to, co pan chciał powiedzieć, pan powiedział, a poprawkę albo odrzucimy, albo przyjmiemy. Dobra. Myślę, że mamy przedyskutowaną rzecz, jeszcze w tej sprawie. Ja chcę powiedzieć, nie wiem, jak wpłynie poszerzenie cmentarza na cenę na cmentarz. To też jest ważna rzecz. Dużo ludzi ma jednak tendencję tego, bo oczywiście można leżeć na Grębałowie, na Watownicach, w sumie dla niektórych to jest gacek, ale po drugiej stronie ale dla niektórych ludzi
ludzi, szczególnie starszych, to mówię, że pewnie z wiekiem, to przychodzi coś takiego, że każdy by chciał jednak gdzieś tam bliżej się swojej rodziny i nie stać ich na to. Ja znam sytuację, kiedy sąsiadka teraz szukała grobowca chciała kupić grobowiec dla męża. I owszem, są grobowce na licytacji na cmentarzu podgórskim, ale to jest cena około 40 tysięcy, 50 tysięcy złotych. To naprawdę nie jest mała cena. Z tych pieniędzy można zrobić fajne rekreacje. Moi drodzy, istnieje możliwość pochówku w grobowcu ziemnym. Jeżeli ktoś nie ma grobu w rodzinie i teraz jest otwarty od 3 lat na koniec tamtej kadencji, czy od 2 lat jest otwarty, w tej chwili jest otwarty, czy ten nie, 2 lata temu został otwarty, także można korzystać. Nie, grobowiec, jak się chce kupić, tak, 2 lata. Dwa lata jest otwarty. Natomiast grobowiec tak na licytacji. Natomiast grób ziemny można normalnie, jak się nie ma rodziny, idzie się i można w podwórzu, co świadczy tylko pozytywnie, bo ludzie chcą leżeć na podwórzu, to są leczy, ciąć to z wiekiem. Przegłosujmy tą sprawę. Mam nadzieję, że każdy zagłosuje z własnym sumieniem. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki pana Jacka? Dziękuję. Kto jest przeciw? I proszę zapisać, że pan Jacek nie może być tak pochowany. Nie. Kto się wstrzymał? To ci miło, że Proszę Państwa, 15, uwagi. Proszę. Przesunię jeszcze na 15. Koło 14. Myślisz, na co? W lewo. O, dobra. Tak, mam. Chodzi mi o tereny, które są oznaczone UM i U. Należy obniżyć wysokość zawodowej w obszarze U i UM do maksymalnie 30 metrów. Obecnie 40 metrów. Wyższa zabudowa wymierzenia jest kompletnie nieuzasadniona, nie potrzebami, nie ma zbyt sąsiedztwa. 1 lub 2 wysokie budynki mogą odpowiedzieć zmianie zagospodarowania tego olbrzymiego obszaru. Tu jest. Ten teren, matecznie, niech pan pokaże, gdzie jest matecznie. No i tu już się wszyscy zorientują. Tu gdzie jest matecznie, tam te tereny. To okej. No nie jest presja, bo na przykład na parkingu przy matecznym, mimo tam, że była stacja bezpośrednia, muszą budować 40 metrów. Tak. No. No. I blisko jakiego to? Każdego miejsca. 30 metrów przebliżamy. Proszę powiedzieć, jak Państwo macie poprawkę. Proszę Państwa, tu jest poprawka o zmniejszenie, przywrócić oznaczenie 30 drobną zabudować domki, kamienice, obniżyć w tym wysokość zabudowy obecnie 40. Ale też nie napisane jest to w tarce, bo MNW, no to wiadomo. A czy masz do tego jakąś doprecyzowaną poprawkę? Mogę przeczytać? Przeczytam jeszcze raz. Należy obniżyć wysokość zabudowy na obszarze U i UM, czyli UM to mamy tu, U to jest sam grobu, o które U panu chodzi na 15, bo są dwa rodzaje, czyli nie U. Jeden, drugi i trzeci. Ale to i U jeszcze tu jest. I UM, ale to U to jest to U na garbarni, czyli to jest to U sportowe. No tak. To ma na pewno inne parametry. A tu się obniżyć rydlówki, prawda? Po lewej stronie. Do maksymalnie 30 metrów, obecnie 40. Przypomnę, 30 metrów to jest 10-kondygnacyjny blok. Wystarczające. 10-piętrowy blok, 30 metrów. Dokładnie. Nie potrzeba. Wyższa zabudowa w tym rejonie jest kompletnie nieuzasadniona. Może słowo, a możemy wpisać kompletnie, możemy wykreślić słowo kompletnie i napisać, że jest nieuzasadniona, bo to tak, że się ktoś nie obraził. To za pańskim pozwoleniem słowo kompletnie. Jest nieuzasadniona,
ani potrzebami, ani obecnym, co się stało. Okej. Głosujemy. Kto z Państwa radny jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada przyjechała. Ma Pan jeszcze jakieś pytanie? Nie. Czy ktoś jeszcze ma do 15? Nie widzę. Do 30? Prosiłbym Panie Tadeuszu, na 33 najechać. Czy ktoś ma do 30 uwagi? Tak, jest pan Adama. Pana Adama Bronię. Poprawka do paragrafu 1 dopisać punkt brzmienia. W jednostce 30 ogródki działkowe pod wierzbami i Golibówka zlokalizowane w sensie Golibówka Lipska zachować w całości jako ZU. Dojedźmy. Tu jest stek podpisów, kopię, ale pokażcie, że nie wszystkie nie ma paragrafu 1. Chodź mi w całej, poprawka do całej przecież. To jest do... Dobrze, ale jest poprawka do 30 i do paragrafu 1, okej. Ogródki pod wierzbami do Lipówka. Widzimy, gdzie to jest? Nie. No. No, ale nie są oznaczone? Jest. Zofiary nie jest. Na części, proszę Państwa, idzie droga. No trudno, żeby droga była blokowana przez ogródki. No, no tam jest... Trasa ciepłownicza. Ale jest ZR. Ale jak idzie droga, idzie tam ustawa o ogrodach ciepłownych, idzie w życie, no to zapis... Ale czy co, żebyśmy mieli jako rządnicę powiedzieć, że trasa ciepłownicza, to lepiej, Panie Adamie, wtedy przerzucimy to pod bloki na Lipską. Na Starową, na Starą. To Panie, nie, no bo to jest Panie Przewodniczący, to nie jest argument dla mieszkańców. Panie Adamie, ale nie, ale to rada trzeba powiedzieć tak. Były dwa korytarze. Jeden stary korytarz obok Lipskiej, po drugiej stronie, ze względu na właśnie na mieszkańców, na bliskość bloku, pomiędzy Małym Płaszowem, korytarz został w studium, w planach ogólnych, znaczy w miejscowym i wszędzie został przesunięty na prawo, na ulicę Golibówka. I ten korytarz idzie między innymi właśnie od kabla, idzie w Międzydorzu, Mierzei Wiślanej i wychodzi, proszę Pana, na wprost i wychodzi na drugą stronę Wisły, naprzeciw elektrociepłowni do Sęgrosa. Proszę powiedzieć, ją przechodzi częściowo przez ogródek. Tak, ale Panie Przewodniczący, tam są dwie poprawki. A ja widzę, tu jest, ale on właśnie, jeden poprawki jest, nie wiem, który tam jest ogródek, Golibówka czy Podwierzbanka? Podwierzbanka. Przez Podwierzbanka, bo nie wiem, który się nazywa. Jeden i drugi zebrali podpisy, prosili, żeby po prostu nie, no, zgoda, te poprawki... Możemy to wprowadzić, ale rozumiem, że nie likwidując przebiegu trasy. Z jednoczesnym przesunięciem trasy ciepłowniczej. A gdzie? W stronę ulicy Albatrosu, tam jest druga poprawka. Ale to jest na tym przejście. Ale słuchajcie, drodzy Państwo, słuchajcie, drodzy Państwo, mieszkańcy wnoszą uwagi i mają do tego... Obyciankowy tam na pewno też jest uwagi. Tak. Tak, no to są pozbierane podpisy. Dobrze, to mówię Panu, żeby... Ale Panie Adamie, o przesunięcie trasy ciepłowniczej nie, i zachowanie ogólnego. Ale nie Pan moi drodzy, jeżeli Pan Adam mówi, to znaczy, że przechodzi na ulicę Albatrosu na następny ciąg, gdzie nie ma dostępu. Nie na Albatrosu, to ma obstura. Czy kosztem ogólnego? Nie, dalej. No dobrze, ale tu z kolei macie zabudowę. Nie, ale nie, to, tu nie ma żadnej zabudowy. Ale zaraz, Panie Adamie, Pan mówi o ulicy Albatrosu, czy Pan mówi w kierunku ulicy? W kierunku ulicy Albatrosu. Niech Pan mi wskaże to miejsce. Ale Panie Jacku, no nie ja jestem planistą, nie ja będę rozwiązał. Ale Panie Adamie, to co ja tłumaczyłem, to jest kwestia nawiązania też do tej drogi. No to jest właśnie to, proszę Państwa, to co ja z Panem Adamem już na ten temat dyskutowałem. Mieszkańcy to argumentują tym, że powstała ulica Lipska szybkiego ruchu, z drugiej strony jest Łęk. Powstanie tej ulicy zamyka po prostu korytarze przewietrzające osiedle, Panie Adamie, przesunięcie o około kilometr
No to mówimy, panie Adamie. Około kilometr. Panie Adamie, jest prostowanie. Panie Adamie, powstała ulica Lipska. Ulica Lipska była została rozbudowana, chociaż nie do Panie Adamie, dobra. Panie Adamie, panie Adamie. Mówimy tak. No. Mówi pan tak. Przesunięcie w kierunku ulicy Albatrosu. Mówi pan, przesunięcie w kierunku Albatrosu pokazuje pan tu. Teraz pan mówi w kierunku Albatrosu kilometr. To kilometr to jest Albatrosu. Żeby była sprawa jasna, ta ulica Albatrosu to jest ta ulica. Ale słuchajcie, kochani, kierunku. No dobrze, ale... Mogę wam przeczytać całą petycję mieszkańców. Ale panie Adamie, tylko chodzi mi o to, żeby mi pan sprecyzował. Bo jeżeli mówimy, dobra, proszę mi pokazać, tu, czy kilometr, bo kilometr jest tu. Słuchajcie, przeczytam wam tylko niecałą tylko w związku z opublikowanym przez pana prezydentem projektem studium i tak dalej, uwarunkowań i zagadkowania przestrzennego. Jako mieszkańcy osiedla Lipska i osiedla Małych Praszów wnosimy do dokonania zmian w rozwiązaniach przestrzennych zawartych w tym projekcie części dotyczących zagospodarowania terenów w sąsiedztwie osiedla Lipska i osiedla Małych Praszów. Wnosimy o przesunięcie przebiegu trasy ciepłowniczej z ulicy Gorlikówka w kierunku Libyt do ulicy Albatrosu i pozostawienie ulicy Gorlikówka jako obsługującej ruch lokalny. Zamierzona w projekcie studium trasa ciepłownicza na odcinku usytuowanym w ciągu ulicy Gorlikówka stanowiłaby dodatkową dużą uciążliwość dla mieszkańców osiedla Lipska i Małych Praszów. Zwracamy uwagę, że ten rejon zabudowany mieszkaniowy od dawna obciążony jest od strony północnej uciążliwościami spowodowane z osiedla elektrociepłowni. Na osiedlu od kilku lat obciążane są uciążliwości spowodowanymi bezpośrednio sąsiedztwem dwupasowej drogi szybkiego ruchu stanowiącej dojazd do autostrady A4. Ale to jest bzdura, bo ta droga tak samo i tu przebiega i ten teren też jest obciążony tą drogą. Ale mój drogi, i to jest żadne mój ruch. Drogi, w tym momencie przechodzi przy samych blokach. Odsunięcie o kilometr stwarza w ogóle inne przepływy powietrza. I to jest jeden z argumentów mieszkańców. Czy wiesz co, ja się zgodzę. Domy jednorodzinne są dużo, dużo dalej. Znaczy, ja spokojnie się... Powiem Państwu, że jeszcze argumenty dotyczące mojego głosowa są... Nie, ale proszę Państwa... Ale przepływ powietrza i można? Pan Ada ma prawo do złożenia takiej poprawki. Składam ją w imieniu mieszkańców. Nie, no pan składa w imieniu swoim, rozumiem, po konsultacji z mieszkańcami, bo tu nie każdy z nas reprezentuje mieszkańców. To, mieszkańcy zwrócili się do mnie. Oni Okej. Chciałem Państwu tylko przypomnieć bardzo krótko. Był temat ulicy, przypomnę, Bagrowa miała biegnąć po drugiej stronie ulicy. Był protest. Było duże drzenie, aczkolwiek wszyscy byli świadomi, że ta Bagrowa miała być, bo była rezerwa, notabene wykonana już kanalizacja. Siłą różnych argumentów, żeby iść na rękę, zostały, proszę Państwa, wykonane duże prace po to, żeby nie było tak blisko osiedla, czyli pętla, która miała być tramwajowa, wykonana dalej, została przybliżona bliżej, po to, żeby zablokować teren. Zostały zrobione ornik, etc., miejscowy plan, po to, żebyście Państwo, czy żeby mieszkańcy osiedla Lipska i między dwoma osiedlami, żeby nie przebiegała arteria łącząca zbiorów Krowicka. Przypomnę, że w tym roku też zostały wykonane ekrany akustyczne wzdłuż ulicy Lipskiej, przy Małym Paszowie, no i przy inwestycji te, co były wykonane niepotrzebnie przy 40. No akurat wie pan, ci, którzy tak, je projektowali, twierdzili, że będzie hałas. To jest spoko. To jest Państwa opinia, rozumiem, że zostały wykonane. Mówimy o tym, że pan mówi, że to jest uciążliwość drogi, czyli rozumiem, że ekran to zmniejsza uciążliwość. Idę dalej. Ta trasa to była sztuka szukania kompromisu, czyli szukamy rozwiązania, że w sumie wszyscy chcemy mieszkać w mieście, szybko się poruszać, a nie chcemy, żeby droga była słona. Ona była od wielu lat planowana tamta, a jak nie, to jest alternatywa ta. I teraz wszyscy już nie, potem się okazało, że już bloki są w porządku, wszystko jest w porządku. Problem jest z mieszkańcami, którzy tam byli za Błonią, którzy mówią, że będą mieć drogę, to była, że w tunelu, że nisko, że tam różne rozwiązania. Teraz mówimy nie. Droga tak, ale dalej. Czyli następne tereny, które będą. No, problem polega na tym, że
Ja też mogę powiedzieć, że tak, mieszkałem przy ulicy Krzywda, a teraz mieszkam z tyłu od ulicy Kupińskiego. Przedtem motory słyszałem z Bielickiej, a teraz słyszę 50 metrów od domu. Te, co jeżdżą również w Ale panie przewodniczący, mieszkańcy uważają, że studium jest szansą zmienienia tego. Tylko, że pokazujemy alternatywę, pokazujemy alternatywę, bo tam mamy zdjęcie, tylko że alternatywa dla mnie to jest ulica Albatrosów, że ta, no nie wiem, no to jest zupełnie... Ale nie my się będziemy nad tym zastanawiali, które ty podmiennie. Ale myśmy wnioskowali kiedyś o to, tylko nie dawaliśmy twarzy, ale już zaczęliśmy. Panie, dobra. Panie. Okej, okay. Panie Jacek, potem pana... Pani mieszkańcy prosili, my się dostosujemy. Nasi proszę o poparcie, tylko o poparcie. Panie Adamie, mogę? Powiem szczerze, że to jest rzecz, która mi leży na sumieniu. I dzisiaj, i po tych głosach, a już dostałem też za to z różnych stron, i nie tylko teraz, oczywiście każdy widzi tą sprawę ze swojej strony. Mogę powiedzieć tak, dzisiaj żałuję, że wtedy, kiedy okazało się, że trasy wagowej nie ma i kiedy wszyscy cieszyliśmy się, że trasy wagowej nie ma, to problem polega na to, że się okazało, że trasy wagowej nie było po stronie 912, natomiast zaczynała się po stronie, tam gdzie jest dzisiaj pętla i miała iść dalej, bo miała iść. Trasa wagowa, panie Adamie, po rezygnacji i zagotowaniu, zresztą to jest konik pani Grażyny Fijałkowskiej, która dwa razy do Rady Miasta wjechała właśnie przez trasę bagrową. Kiedy powiedziano, że nie będzie trasy bagrowej, myśmy też myśleli, że nie będzie. Okazało się, że trasa bagrowa B będzie, tylko będzie ona biegła tam. Tędy i tędy. Czyli odcinek przy osiedlu Lipska nadal zostaje. Natomiast wprowadzamy cały ruch tranzytowy, wprowadzamy na dzisiejszą ulicę Lipską, plus wchodzi ona ten bypass od Bielickiej. Po konsultacjach i rozmowach z panem wtedy Adamczykiem, panem Karpielem i wszystkimi osobami zostało zaproponowane rozwiązanie przesunięcie tego w ulicę Golikówka, Mierzei Wiślanej, nad torami kolejowymi i z węzła tego Bielickiego. Stąd też to, co dzisiaj się mówi, że bez sensu się buduje tramwaj. Cały czas, proszę Państwa, to było rozbite. I teraz tak, oczywiście, wtedy zaczęły się największe głosy i największe protesty. Zaczęły się mieszkańców ulicy Małego Płaszowa i mieszkańców Golikówki, moich wyborców, którzy łącznie z tym, że mnie wyrzucali ten, bo uważali, że ja jestem odpowiedzialny za to, że ta droga jest tutaj. Mieszkańcy Lipskiej... Tak, a nie tam, gdzie miała być. Mieszkańcy Lipskie, ulicy Lipskiej, osiedla Lipska, byli wtedy przeszczęśliwi i zadowoleni. Niech mi pan pozwoli skończyć, panie Adamie. Niech mi pan pozwoli skończyć. Ponieważ problem ich przestał istnieć. Problem miały bloki przy Małym Płaszowie i duży problem mieszkańcy ulicy Golikówka. Oczywiście stworzył się nowy problem. Działki. I ja byłem i na ogrodach pod wierzbami i ci państwo tu przychodzili. Na pana. No, panie Adamie, no, jak się coś robi, to się skarży. Nie, no dokładnie. Że i pan wprowadził w błąd. Ja nikogo nie wprowadziłem w błąd. Panie Adamie, to nie przyjdą teraz, panie Adamie, ale mogę skończyć? Ale ja nie rozumiem, dlaczego pan po prostu... Mogę skończyć? Kiedy są tereny puste i mogą... Ale mogę skończyć? Na siłę... Ale mogę skończyć? Ja, panie Adamie, będę głosował, żeby tą drogę przejść, tylko niech mi pan pokaże w którym miejscu. Ale panie Adamie, I panie Adamie, i wyszedł problem z działkowcami. I wyszedł problem z działkowcami. Okazało się, że część oczywiście do działkowców jest z ulicy Lipska. Więc ja byłem na spotkaniu jednych i z drugimi. I pytam się, proszę Państwa, dobrze, szukamy innej alternatywy. Została przedstawiona alternatywa, że pójdzie to tędy. Została również zrobiona koncepcja, ja panu jej pokażę, że pójdzie to, że mogłoby to iść tędy. Tylko przy tych wszystkich rozwiązaniach nie bierze się tylko, panie Adamie, kwestii tego, czy idzie to przez teren pusty czy nie pusty. Bierze się jeszcze czynnik ekonomiczny. I z punktu, niech mi pan pozwoli skończyć. Naprawdę, ja wiem, że pan
Pan by zrobił tą drogę tu. Nie. Dobra, zróbmy ją tu. Zróbmy ją tu. Nie. Tylko Panie Adamie, na litość boską, droga idzie nie tylko z tego fragmentu, że Pan weźmie ten fragment. Panie Adamie, ponieważ wywołał Pan, mieszkańcy po prostu, ci, którzy teraz podpisali te petycje, oskarżają Pana o prowadzenie powodu, że ich Pan okłamał, że nie ma możliwości, że to już jest zadbane, że to już jest i tak dalej. Teraz, kiedy się dowiedzieli, że będzie nowe studium i jest szansa przeciwnika, są z tego skorzystać. I dlaczego... Ale Panie Adamie, kto im powiedział, że jest szansa przeciwnika? Gdzie? Ale przepraszam bardzo, w studium istnieje szansa zaplanowania nowych. To niech pan, planuje. Jeśli zmieniamy z usługi na mieszkalnictwo, mieszkalnictwo na usługi i tak dalej, to Panie Adamie, ja mam prośbę. Ci, którzy mówią, że ich okłamałem i oszukałem, niech przyjdą do mnie. Ale Panie Adamie, przyjdą nieprawdę, bo jakby Pan tak naprawdę wiedział, to by jeszcze czyty na zysku pojawił się na Ale skupili się na Panu Jacku, nie wiem, za pamiętami Pana Jacka. Dlaczego my robimy coś przeciwko różnicy? Dlaczego? Tylko byliśmy razem tak. Podaję przykład, że na EWU proponujemy uwagę, ale wskazujemy też. Dyskusja jest potrzebna po to, żebyśmy mieli świadomość, na czym głosujemy. Ja też bym chciałbym mieszkańcom to przekazać. A jeśli bez tego wskazania ktoś nie będzie. Jeżeli nie daj Boże, na przykład ktoś wpadnie na pomysł, żeby to zrobić ten. Ale po to po prostu mieszkańcy mają różne możliwości. Nie przegłosujemy, to i tak będą składali jako poprawki. No to dlaczego my mamy pokazać, że zwracamy się do Was, a my ich mówimy nie. Już teraz. Jeszcze tylko jedno słowo. Oczywiście Panie Adamie, ma Pan rację, ja bardzo chętnie z tymi mieszkańcami jeszcze raz podyskutuję i przedstawię im materiały, które wtedy zostały przedstawione i to, co powiedziałem. Ja mam akurat dobrą pamięć do tego, co mówię. Uznali to za szantaż z Pana strony. Panie Adamie, ja myślę, że szkoda, że Pan wtedy tak nie wiedział, ale mieliście przykład dzisiaj, co przeszedł. Panie Adamie, Panie Adamie, ale konkluzja też była taka, że ta droga ciepłownicza pójdzie w tunelu, żeby w maksymalnym stopniu ograniczyć ten oddziaływanie. Proszę Państwa, czytałem ostatnio artykuł. Nie przeszkadza, żeby tamten teren poszła w tunelu. Ale Panie Adamie, Pan nie może zrozumieć jednego, że droga, ja też jestem, żeby ją przesunął. Panie Jacku. Tylko Panie Adamie, problem polega na tym, że droga idzie z punktu A do punktu B. Ale od tego są planiści, architekci, a nie radni dzielnicy. Cieszę się, dlatego przystępujemy, proszę Państwa, do tego, co dobrze. Proszę Państwa, obszar 30. Do 30. Mamy, proszę Państwa, poprawkę do paragrafu dopisać jeszcze raz. Obróbki działkowe pod wierzbami Golikówka zlokalizowane przy ulicy Golikówka Lipska zachowuje w całości jako ZU. Są ZU. Nie są ZU. Ja ale słuchajmy się nawzajem. Mówię na samym początku, że teren pod pracę się podniczą zajmuje część ogólnie. Nawet nie o to chodzi, nie są ZU. Ale ja nie będę odpowiadał za projektowanie. A to tego nie widać. Proszę Państwa, konsekwencją jest taką, że jest ZR z jednej strony, część jest prasa, a ZU zostaje część. No i tyle. No zagłosujemy za tym, żeby nie było, żeby ten ZR zlikwidować i zlikwidować trasę. Nie ma nic o trasie. Nie ma nic o trasie. Słuchajmy się. Nie ma nic o trasie.
Ale tam no jest, są dwie poprawki. Jedna, która mówi o przesunięciu, a druga mówi o zachowaniu. To wynika jednego z drugiego. Ale tego obszaru przebiega właśnie na trasie. I druga poprawka, którą trzeba w korelacji czytać, no jest taka, że w paragrafie pierwszym, czyli tym następnym, dopisać punkt o brzmieniu: lokalizacja przebiegu trasy ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania Kolikówka Lipska przesunąć w kierunku Rydź do ulicy Albatrosu. No bo najpierw mówi się o zachowaniu terenu całego. Najpierw mówi się, że, proszę Państwa, ale można, żebyśmy rozumieli poprawki, na czym głosujemy. Jedna poprawka mówi, żeby teren, który przebiega ta trasa, zachować cały na ZU, czyli ogródki działkowe idą całe, czyli kierujemy ZR i trasę, a druga poprawka mówi o tym, że konsekwencją tej poprawki jest to, że tą trasę, której już nie ma, przesuwamy do ulicy Albatrosu. Nie w kierunku, tylko w kierunku Rybnik do ulicy Albatrosu. Przy ulicy Albatrosu. No tak czytam, nie przez ulicę Albatrosu. Proszę Pana, ja mówię, w kierunku Rybnik ale do ulicy. Ale to już mieszkańcy nie mogą decydować, czy ona będzie na... Ja czytam, ja przepraszam, ale przepraszam. Tam jest literalnie napisane w ulicy Albatrosu. No nie, czy możesz tego przeczytać? Ale jeszcze? Mogę i czytam, tylko słuchajmy się. W paragrafie pierwszym, w punkcie, który jest wykreślony w brzmieniu: lokalizacja przebiegu trasy ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania ulica Kolikówka Lipska przesunąć w stronę kierunku Rydź do ulicy Albatrosu. No, czyli przepraszam bardzo, no poprawię. Nie z do na w kierunku. Nie, jest w kierunku Rybnik. Do, a nie jest równocześnie. Ale tylko Pani Jasku zmieni jedno słowo. Z do w kierunku. Ale to jest bardzo dobrze. Ten film, jak to był, poszukiwana, poszukiwana. A to jest jezioro. Nie, Pani Jasku, no, nie chcę więcej słów, które mamy na tym spotkaniach. Panie Adamie, dlaczego Pan się tak upiera, że Pani nie jest do Państwa nieść do prawa? Ale szanowni się nawzajem. Panie Adamie, ja mam taką ogromną prośbę. Jeżeli Pan był na spotkanie moich z mieszkańcami, to niech Pan cytuje, co zostało powiedziane. Panie Jacku, a jeżeli Pan nie jak nie byłem, no i po prostu nie chcę wszystkich argumentów. No. Proszę o poprawkę i koniec. No tyle. Ale Pani Adamie, przedstawiciele ogrodu chyba powierz Pani filmowali się spotkanie. Wyrażali zgodę, nie było problemu. Ale nie, bo filmowali, przychodzili przecież na sesję. Filmowali to. Niech Pan sobie weźmie nagrania. Co mówi? Panie Adamie, chciałem tylko mieć uwagę techniczną. Pan nie proś, że prosił. Pan wnosi poprawkę, składa w imieniu mieszkańców. Ja nie głosuję. Najpierw głosujemy do obszaru numer 30. Jeszcze raz, ogródki działkowe Podbieżana i Golikówka zlokalizowane przy ulicy Golikówka Lipska zachować w całości jako ZU. Mówiłem o tym wcześniej. Kto jest za tą poprawką? Cztery. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Basiu, kto się wstrzymał? Liczymy. Wynik. 4 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujący. Poprawka nie została przyjęta. I teraz od razu konsekwencją tej poprawki jest poprawka, znaczy nie konsekwencją, ale jakby w korelacji z tą poprawką od razu przelecimy poprawkę do obszaru 49, żeby już nie drugi raz, żebyśmy to przedyskutowali. Poprawka jest w imieniu. Paragrafy, tu są wyliczone akurat te paragrafy, chodzi do obszaru 49. W brzmieniu: lokalizacja przebiegu trasy ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania ulica Golikówka Lipska przesunąć w kierunku Rybic, w kierunku Albatrosu. Wystarczy w kierunku Rybic w takim razie. Proszę, Panie Adamie, to proszę. Niech Pani przekreśli w kierunku Albatrosu, w kierunku Rybic jest jednoznaczne. No po prostu chcieli doprecyzować, to doprecyzowali.
Czyli jest, że ciepło większe z urania Wielków Kaliszka przesunąć w stronę kierunku Rybów. Dobrze. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wynik. 2 za, 8 przeciw, 5 wstrzymujących. 2 za, 8 przeciw, 5 wstrzymujących. Stwierdzam, że ten nie przyjął poprawki. Czy ktoś ma do paragrafu numer... Do jednostki. Przepraszam. Ja mam jeszcze dwie. Proszę. A żeby zacząć od tego, co trzeba powiedzieć, bo... Ale z mojej uwagi są efektem tego, co zbierały tutaj stowarzyszenia podpisane pod apelem. Stowarzyszenie Bałtycy, Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Pożółku. Kośnicy, Stowarzyszenie Kulturze oraz Stowarzyszenie Poziomka, to oni nie mają funkcji po stowarzyszenia. Natomiast to była taka ogólna podgórska, można oddolna inicjatywa, pod którą zebraliśmy. W tym momencie jeszcze jest 50, ale mamy około 800 podpisów pod tymi apelami. Właśnie się zastanawiam, kto chodzi między, że tam bloki nad bagrami. Bloki nad bagrami. To bardzo, znaczy bloki nad bagrami, ale bardzo blisko zabudowa. Tutaj jedno do jeden punkt. To było hasło, żeby tam bloki nad bagrami, kto jest przeciw. Bo ja też jestem przeciw. Nie wiem, co chodzi. Ktoś nie podpisał się? Ja sam pomagałem, się zwrócili. Dobra, to bardzo dotyczy między innymi ulicy Myśliwskiej, co ja tutaj mam, bo w sumie jest ta, chodzi tylko o zmianę bardzo drobną, zgodną z tym, co mieszkańcy tutaj w tym apelu wynosili i poziom. A po 18:15:30. Tutaj jest, że wysokość MW w 1.30 nie powinna przekraczać 18 metrów. Ja tutaj mam uwagę, żeby do 16 metrów obniżyć. Możemy do 14 metrów. Panie Przewodniczący, no ja... Nie, ale ja tylko zmierzam do tego, żebyśmy... Jak to by przeszło, to jest mistrzostwo świata. Czy ktoś w ogóle mieszkańcom wytłumaczy, że oprócz tego, że mówimy o wysokości literalnie i cyfrowo 18-16, jeszcze mamy wskaźnik zabudowy. Tak. Właśnie, bo ja tutaj w tym uwadze swojej nie zrobiłem, natomiast w tej uwadze jest tutaj też, oni chcą przemianować po prostu z terenu MW, MW na MNW. Nie, to mówimy zupełnie o wysokości. Bo myśmy zrobili też korektę i mapkę, ja za chwilę podejdę i pokażę na mapce, panie Nowiek. Wrócimy. Chcę, żeby pan Tadeusz mi się skupił, bo za chwilę chcę odnosić się do mapki. My na mapce zmieniliśmy zakresy z MW na FMW. Za chwilę podejdę i to pokażę. I to jest ujęte, w naszych uwagach. Nie tylko chodzi o to. Możemy nawet przyjąć tą wysokość 16 metrów, bo to jest to, co powiedziałem przedtem, że czy będzie 16 czy 18, to nie jest decyzja należy do nas. Tylko że oprócz tego, że przyjmujemy jeszcze wysokość, to jeszcze mamy ten współczynnik. I na przykład 20% z 18 czy nawet 16 spowoduje nam, że wrócimy na 19-20. Nie? Tak, no zawsze już to nie będzie 16. Tylko pytanie jest takie, czy w momencie, kiedy mamy tą wysokość zaproponowaną 36, uda nam się rozciągnąć na 16? No to realnie. Nie wiem. Dobrze, jest poprawka pani Jacka. Pan Jacek potrzebuje tą poprawkę. Proszę ją dać, będziemy ją czytać i głosować. Załóż jeden do uchwały dotyczy obszaru 30, tak? Tak, 18. Wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach MW w jednostce 30 nie powinny przekraczać 16 metrów. Kto jest za tą poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
pierwszym miejscu. 14 za 0 przeciw 2 wstrzymujące, poprawka została przyjęta. Następna poprawka. Tak, tutaj no, jest. To 31. Tu chodzi o punkt 24, czyli bardziej, jak tutaj mam doprecyzowane też zgodnie właśnie z tym apelem mieszkańców. Proszę się słuchać może, jak to zmieniłem, i mając na uwadze, co tutaj pisze, jak ja proponuję jako zmianę. Tak, wszystkie obecne tereny zielone wokół całego zbiornika bardzo należy oznaczyć ZU. Obecne zapisy pozwalają na zabudowę niemal na całym brzegiem zbiornika. Tereny ZU należy dodać wzdłuż ulicy Mariana Batki, Łanowej, Żołnierskiej, Koziel oraz Bagnowej i przedłużenia strony pierwszej do strony pierwszej płatki nad torami kolejowymi. Zbiornik Bagny to niezwykle cenny obszar zarówno ze względów przewodniczych, jak i rekreacyjnych. Sam zalew to jest jego najbliższe otoczenie. To siedlisko wielu gatunków, płaz, obradów oraz plaków, w tym gatunku ściśle chronionych. Bagry jako jeden z największych, najczystszych zbiorników wodnych znajdujących się w granicach Krakowa, sprawia miejsce wypoczynku i rekreacji w Krakowie. Właśnie z tych dwóch powodów zbiornik wymaga najściślejszej ochrony w celu zachowania jego najcenniejszych balonów. Wiąże się z tym nie tylko ochrona samego zbiornika wodnego, ale także obszarów do niego przylegających, które powinny zostać przeznaczone pod rekreację i wypoczynek. Jest to równoznaczne z tym, że teren zielony wokół zbiornika muszą zostać bezwzględnie zachowane. Panie Jacku, ja tylko mam takie, czy tu nie należy wypadać od strony tych ulic, od strony zbiornika, dlatego że jak mamy wzdłuż ulic, to jak to będzie, że przy ulicy, po prawej, po lewej stronie, tam są przez zabudowa, po lewej stronie jest zabudowa, po prawej nie ma. Ja myślę wzdłuż ulicy od strony zbiornika. I wtedy wiemy, że chodzi nam o obszar po, nie wiem, czy posłowie wzdłuż ulic od strony zbiornika. Żołnierska i dochodzi do Batki. Wystarczy napisać Żołnierska. Ja tak dopisz Bagrową. Ale to jest rozsądne, co ja tu mam. Jest. Nie, dobrze. Czy pan mówi, że teren zaznaczony jest wzdłuż ulic, jak mówiliście państwo? Od strony Bagry, czy od strony zbiornika? Proszę Państwa, po tej poprawce od strony ulicy, od strony zbiornika. Mariana Batki, Żołnierska, Koziej oraz Bagrowej. Co, jaka się miała być ulica dodana? Głosujemy. Kto jest za tą poprawką? Nie pisaliśmy od toru kolejowego. No nie, no bo tam jest. Ale tam nie jest tyle nic. Ale tam nie będzie. 15 zajdzie. Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Teren kolejowy jest nieobjęty, tam jest to aż do wody. To jest bardzo dużo. Czy pan ma jeszcze coś do 30? Nie mam, ale wyjaśnię, czy te zmiany jeszcze będą. Tak. Ktoś jeszcze chce coś? Znaczy, ja chciałem pokazać o mapę. Nie ma tego mapy. Myśmy tam pisali zmianę terenów MW, no to w tym momencie zobniżam jeszcze dodatkowo tą wysokość. Tak, może od góry pojedziemy. To jest pierwsze, to jest tak, żeby tereny MW, który jest tutaj. Może pan już jest od góry, proszę. Proszę tylko patrzeć się, czy dobrze mówię. Tak zaproponowaliśmy, no zawsze to można przesunąć, żeby poszerzyć granicę tą MW. Tak,
czyli wyciąć to i ulica, cała ulica, znaczy Koszykarska tutaj jest w MW, ale cała Księdza Stoszki wchodzi na zabudowę MW. Tutaj wyciąć teren U, tylko myślę, że po granicach działek, to już trzeba po prostu wziąć. Tu, gdzie mamy dom Turka. Tu, gdzie mamy... Turka, nie Stoszki. Księdza Turka, przepraszam. Tu, gdzie mamy dom kultury, no po prostu przejechać po granicach działek, tutaj wyciąć to U z opisem, że pod dom kultury cele publiczne. Na przykład dom kultury cele publiczne. To jest jedna rzecz. Następna rzecz to jest podobna sytuacja, likwidacja tego MW tutaj, czyli zostawienie MW w obszarze ulicy Księdza Stoszki, przewóz i tego tutaj kawałka pomiędzy ulicą Szczecińską a kolektorem sanitarnym, no bo tu już jest MW, to tu już tego nie zmieniamy, tutaj mamy MW. Ja jeszcze zaproponowałem, żeby tutaj z MW przy ulicy Lasówka przy zabudowie jednorodzinnej po tych granicach muszę wskazać, że tutaj zalał, żeby wyciąć to też jako, nie wiem, no tu nie ma nigdzie MM, czyli nie ma zabudowy jednorodzinnej, czyli zostawić to jako MNW, czyli tę zabudowę przy Lasówce, te domy tutaj. A Myśliwsko, proszę wskażeć o Myśliwsko, jak może być. Myśliwska idzie tutaj, to jest Myśliwska. Następną rzeczą, możemy do góry? Następną rzeczą to jest, bo to wyszło, ja rozmawiam z panią dyrektor, znaczy zastępcą pana, pani dyrektor, biura planowania przestrzennego, to jest tak. W pierwotnym planie to było MNW chyba, znaczy MWM, czyli ta zabudowa wysokiej intensywności. I tu, i tu. Tu zmieniono na UM, natomiast tutaj, gdzie myśmy dali, ja już nie pamiętam, co byśmy wnioskowali, w każdym razie zmienili to na U. Z tym, że to U w opisówce jest do 13 metrów. Więc dla mnie to jeszcze trochę koliduje, bo tak, tu zostaje nam zabudowa wielorodzinna. Może być do 35 metrów. Zgodnie z dzisiejszym zapisem 36 metrów. Tu dali U na 13 metrów, a tu mamy UM, czyli usługowo-mieszkaniowe, chyba 25 metrów minimalna. No więc to jest takie trochę ten. Oni już to też wyłapali, że jest tu błąd. No wynik z tego, że zmienili opisówkę, grafikę, nie zmienili wysokości. Ja zaproponowaliśmy na komisji, żeby to U przekwalifikować na UM, czyli tak jak jest tutaj, maksymalną wysokością do 25 metrów. Tak? Żeby ten pas, jeśli ta droga będzie tutaj, no bo ona oczywiście może być przesunięta na lewicy, ale gdyby ta droga jednak tu pozostała, to stanowiłaby tak naprawdę bufor pomiędzy tą ulicą a arterią. To pierwszy wniosek o zwiększenie wysokości zabudowy. To znaczy ja mówię, ale mam temat z tym. Tylko, że moim zdaniem my nie uratujemy 16 metrów na MW, ale może do tej pory już będzie to zabudowane. No okej, okay. Tylko zawsze dla mnie logiczniejsze jest, żeby ta zabudowa, która będzie od ulicy, była wyższą zabudową niż będzie tu, bo stanowić będzie barierę, naturalną barierę dźwiękochłonną dla tego obszaru. Więc mówię, taka wyszła propozycja i taki jest zapis. Jeśli Państwo uważacie, że należy, bo mówię, dyskutowaliśmy na ten temat, bo ja cały czas miałem dylemat. Jak to zrobić, nie? Tylko się zastanawiałem, bo myśmy wnioskowali tak naprawdę w pierwszej wersji o U. Tylko jeżeli tak, tu będzie usługowo-mieszkaniowe, tu będzie usługowe, a tu będzie też mieszkaniowe, no to bardziej dla mnie jest jakby logiczniejsze, żeby już było mieszkaniowe, usługowo-mieszkaniowe, czy ja nie chciałbym wchodzić w jakiś, znaczy szczegół jest to bardzo istotny. Jest tylko pytanie, że pan to przesunął jeszcze panie tatku na lewo. Tak. Jest pytanie, bo tu wchodzi mieszkaniówka, tam gdzie nigdy nie było mieszkaniówki. I tam nie ma. Proszę Państwa, na tym obszarze, jak jest U, UM, U i T, bo to jest, tam jest oczyszczanie się U, nie mieszka słownie ani jeden mieszkaniec. No dopiero nie ma problemu. Dopiero mieszkają, to jest Bieżanów,
I tu jest po drugiej stronie ulicy, na Suskiego, tam chyba jeden dom, ta sąsiadka tam, to chyba jedna dusza mieszka od Służyckiego w tą stronę. Jeśli w tamtym miejscu puścimy, proszę Państwa, mieszkaniówkę, znaczy ja już nie abstrahuję tego, że gdzieś trzeba pracować, ale to się rodzi to, co mamy co chwilę spory. To jest konflikt interesów. Bo jedni chcą pracować w nocy, na cały zegar, chcą, żeby samochody ciężarowe dojeżdżały, tiry, przejeżdżały wózki widłowe, a drudzy chcą mieć spokój o 10, żeby nie było stukania kluczy pneumatycznej, to jest problem. Ostatnio rozmawialiśmy, Lipska, ten zakład, ten bumiarski, to są funkcje przeciwstawne. Albo proszę Państwa, ja bym był za tym, żeby w ogóle tam wykreślić słowo M, bo gdzieś te bazy muszą być, gdzieś ludzie muszą pracować, gdzieś muszą być centra logistyczne, gdzieś się musi prowadzić nocne jakieś panie ogólne, tym bardziej, że nie mamy tam problemu, że jest ktoś nowy. Proszę zobaczyć, co się stało na Ciepłowniczej w Błędu. Nagle w terenach przemysłowy Montin sprzedał, zrobił zbiorowca mieszkanie, teraz wszyscy, którzy są wokół, jest jazda bez trzymanki, bo teraz oni chcą mieć spokój, raczej mówią, no przepraszam bardzo, myśmy kupili, mamy teren przemysłowy i za chwilę badanie, czy jest za głośno, zalepi, inspekcja pracy, etc., zapylenie, bo tam gdzieś jak inne rzeczy. To się tworzy, zwróćmy na to uwagę, to się tworzy naprawdę, tamten rejon nie mamy ani jednego mieszkańca, mamy do uratowania teren, gdzie mamy funkcję przeciwstawną. Bardziej chronimy tamte tereny, żeby nie przechodziły usługi po stronie Służyckiego, bo tu tylko pas jest i żeby była mieszkaniówka. Ja bym był za tym, żeby chronić mieszkaniówkę, wypychamy mieszkaniówkę z Płaszowa, ale nie wpychajmy też Płaszów bazy, bo to jest jeszcze obszarowo i tam geodezyjnie po Płaszów, bazy mieszkaniówki. Nie wiem, czy Państwo macie podobne zdanie jak ja, bo do tej pory to się udawało zrobić. Jeśli studium, jak ktoś padnie na genialny pomysł, żeby bazę przekształcić na mieszkaniówkę, to będziemy mieli ten problem, który mamy teraz na Lipskiej, że mówię, stukające klucze, nie wiem, jak ma, nie transportu, tylko w tym motogumie, to jest jakaś skala mikro, bo tam jest skala makro. Tam jest skala makro, to jest Prapol, to są, proszę Państwa, mnóstwo innych zakładów pracy, które tam funkcjonują cały czas. Proszę. No dobrze, ale to, co Pan powiedział, to bierze Pan jakby w oderwaniu od całej koncepcji tego terenu. Nie, ten teren ktoś pomyślił, że będzie wysokościowy, tak. Będą 50 metrów. I to z tym się można zgadzać lub nie zgadzać, ale to ma być jakby jeden z trzech głównych obszarów rozwoju Krakowa, tak? Balice, Kuta Przyszłości i Tery Bitwy. Więc na przykład nie możemy... To jest, proszę Pana, przypominam, to jest Płaszów. Rybitwy są za ulicą Służyckiego. Tam nigdy nie było Rybitwy. Tak to się nazywa. Tak? Nigdy nie było Rybitwy. No ale mówimy o obszarze. No ale nie, no tak jest na przykład ten obszar. Czyli na przykład pracujemy Służyckiego pod samymi blokami i jest wszystko ok. Więc po prostu zakładamy sięga zenitu po prostu. Ale nie, ale to nie. Panie Adamie, można wszystko, można i tym lepiej. Znaczy ja bym chciał, żeby Pan się dowiedział w mieście, kto forsuje ideę tutaj, w tym terenie. Wysokościowo. Właśnie, może to jest w ogóle jakby... I od tego zacznij, i na tym zakończę. Natomiast błęd. Natomiast ja powiem tylko tyle, przepraszam, Miesiu. I to jest to, co powiedziałem, że nagle w tym studium tworzy nam się duża rewolucja, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu, bo przez 5 chyba lat był opracowany, albo może i nawet dłużej, był opracowany plan Płaszowej Bitwy. No dokładnie, proszę Państwa, sięgał od tego miejsca, wzdłuż tej ulicy, torów kolejowych, do S7. I cały czas się mówiło, że to, że złocień tu jest, że ktoś tu wprowadził, że Śnieżka się tu wybudowała, to jest jakieś nieporozumienie, nie powinno tego być, powinno się to wyrzucić, etc. I nagle się okazuje, że zmienia się ta koncepcja. Ja usłyszałem nawet słowo Manhattan. Okej, mnie się to, powiem szczerze, mnie się ta wizja podoba. Ja zapytałem tylko o jedną rzecz. Że Pan ma przyszłego roku. A gdzie zrobimy, pan Tadeusz, był w Nowym Jorku, tam jest taki duży park, prawda? No, bardzo duży. Bardzo duży park. No, ja tego parku nie widzę. Chyba, że zlikwidujemy oczyszczalnię ścieków. I na terenie oczyszczalni ścieków zrobimy ten duży park. Tylko pytanie jest tak.
No kurde, ale weźmiemy tą kostkę i gdzie my ją damy? No bo pytanie jest tak, bo weźmiemy i ją przesuniemy, nie? No przesuwamy drogi, przesuwamy jakiś ten, przecież to i te weźmiemy i przesuniemy, nie wiem, tu. To nie jest problem, nie? To na tym kosztowało chyba 600 milionów złotych. 2 miliardy kosztowało. Dobra, ale stać nas na to. I ja bym tak, nie wiem, bo generalnie mnie ta wizja się podoba, czyli wizja tego, że będzie to jedno z bardziej reprezentatywnych wjazdów do miasta Krakowa, ponieważ wzdłuż tej osi robi nam się taka piękna, fajna zabudowa 20, 30, 40, 50 metrów. Kaskadowo, usługowe. Tutaj wieżowce, dramatyczna płynność. Tutaj wzdłuż tego, czyli mamy arterię, jesteśmy jak na zachodzie, jedziemy szeroką ulicą, autostradą i mamy fajną zabudowę, tutaj widzimy, nie wiem, tu Yamaha, tu jakaś inna firma, tu następna, bo wszyscy będą chcieli być na tej prestiżowej drodze, bo to się zrobi prestiżowa droga. Za prestiżową drogą będą budynki drapaczy chmur. Bo zgodnie z tymi zapisami, które są w tym studium, minimum, proszę Państwa, minimum zabudowy 25 metrów. Bez ograniczenia w górę. Bez ograniczenia w górę. I mówimy tutaj o zabudowie usługowo-mieszkaniowej. Czyli, nie wiem, na dolnych piętrach usługi, a u góry może mieszkaniówka. Cały czas mówię, brakuje mi tutaj zieleni. I cały czas mówię, tu brakuje mi tej zieleni. Bo mnie generalnie ta koncepcja pasuje. Tylko jedno pytanie. To co powiedział też Zygmunt i czym... Ja mówię, mnie się to wszystko kłóci. Powstaną te bloki. To jest wiadomo, że to jest proszę Państwa, nie wiem, 10, 20, 30 lat, może nigdy. Ale jest takie dopuszczenie. Że na przykład na terenie dzisiejszej tutaj w tym rejonie powstanie, ktoś sobie wymyśli, dobra, budujemy blok, zmienimy plany, budujemy bloki. Tutaj pan Stańczykowski ma otaczalnię, tutaj jest oczyszczalnia ścieków, tutaj jest gdzieś Donelli. Recykling z tyłu jest plastik. Okej, okay, wybuduje się ktoś i ktoś przyjdzie tak, no przepraszam, ale jak ja mam taki syn mieć pod oknami? To przenieście to państwo. I kto będzie za to brał odpowiedzialność? Natomiast wracając jakby do meritum, ja podejrzewam tak, nie zmienimy, proszę Państwa. Tak mi się wydaje. Natomiast, bo jest, proszę Państwa, taka presja i jest taki pomysł, żeby na terenie Krakowa były miejsce, gdzie można budować te wysokościowce. Zrobiono to tutaj. Mówi się o tych trzech elementach, o których Wiesiek powiedział. Walice, huta, przyszłości. Po to jest też to metro. Możemy się dzisiaj z tego śmiać lub nie. Ja czytałem, bodajże w tym tygodniu czytałem artykuł odnośnie tych wiertnic, które wiercą metro w Warszawie. To co dzisiaj wiertnice, one to mają miliona żeńskie, potrafi w ciągu 4 dni, to przedtem kopano w ciągu roku. Jest taki postęp. 25 metrów gotowego tunelu bez wykończenia, uzbrojonego w ciągu jednej doby. Nie rozwiążemy tego problemu. Ja tylko mówię, bo cały czas i na komisji też to mówiłem. Jeżeli tu ma być wysokościówka, uważam, że tu powinno być U. Tu bym wprowadził oczywiście U, ale mówię, my tego nie przeskoczymy. Ale dajmy sygnał, proszę Państwa, wiele mamy tutaj pomysłów. Wiele mamy pomysłów, które mówią o tym, że mamy świadomość, że może to nie przejdzie. I mówimy, wprowadźmy to, żeby było, że daliśmy w tej sprawie, mamy świadomość, że to nie przejdzie, że duże prawdopodobieństwo, że nie przejdzie. Ale my możemy powiedzieć to, co żeśmy napisali. Dlaczego nie możemy napisać, że nasze zdanie jest takie, że nie chcemy wysokościowców, nie chcemy, żeby tam były dalej te usługi, żeby nie mieszać z uzasadnieniem nie mieszania funkcji mieszkaniowej z funkcją usługową i przemysłową. Myśmy zapisali, żeby napisać, żeby przesunąć tą ciepłownicę. No, ale nie wracajmy się do sprawy. No ale dlaczego nie mogliśmy? No widzi pan, proszę pana, bo to co bardzo się powiada, nie, ale to panie ja nie wiem. Panie Adamie. Ale to co mieszkańcy chcą, którzy już tam mieszkają i żyją, to zrobić gimnazjum. Panie Adamie, ja nie chcę mówić o genezie, bo to jest to, taka sama sytuacja jest taka. Jak powstało osiedle Lipska? Otóż uprzejmie pana informuję z pełną odpowiedzialnością. Pierwsze dwa bloki prezes Siczek wybudował jako samowolę budowlaną.
Bo miejscowym planem to ale nie! Ale to się chodzi o to, ale ja panu mówię o historii, jak na terenie przemysłowym wybudowano dwa bloki, gdzie w planie ogólnym był teren przemysłowy, bo tam było wysypisko śmieci i były i trzeba było dobrze na blok na Myśliskie na 12 piętr. I on odpowiada. W tym momencie też panu dziękowali na spotkaniu. Ale proszę pana, chętnie by było, jakby mnie zaproszono, bo przychodzę na te spotkania i patrzę głęboko w oczy ludziom i nie mam żadnych problemów, nie nakręcając mieszkańców i pokazują, bo za chwilę pan będzie w podobnej sytuacji. Zmierzam do czego, panie Adamie? Pierwsze, nie było tam w ogóle mieszkańców, tylko był przemysł. Pierwsze dwa bloki funkcjonowano samowolnie. Potem, oczywiście są już dwa, zmieniamy plan, powstała spółdzielnia mieszkaniowa. Ale tak, tylko że mamy taką, że dynamikę i potem powstały następne bloki. Potem dostosowanie całego układu, tak. Układ drogowy dostosować, bo ludzie mieszkają. Układ, my chcemy uniknąć tej sytuacji, która jest w tym momencie właśnie na osiedlu Lipska, że z tyłu po byłej bazie Realbudu w tym momencie jest ten gumiarska firma, gdzie w nocy strzelają klucze. Bo ci mieszkańcy kiedyś za naszych następcy będą może i wyborcami. A dzielnicowy pisze pismo i komendant podpisuje, że mieszkańcy nie mają uwag. No i tak to wygląda. Nie, panowie, to co wam wygodnie, jesteście w stanie przeforsować. Co wam niewygodnie, jest okej. Okay. Ale mówi pan do rady, czy pani na mnie? Ale co jest niewygodnie? Ci, co się odezwali. Nie, ale panie Adamie, no ci, co się odezwali, może pan nie wiedzą. Ale niech pan da konkretne rozwiązanie. Ale ja nie jestem od konkretnego rozwiązania. No proszę dać konkretne rozwiązanie na 50-metrowe bloki. No. Ale ja panu powiedziałem, mnie bloki nie przeszkadza. No a to czemu panu przeszkadza, że będzie przesunięta trasa cieplniczna? Ale mnie nie przeszkadza. No to czemu pan nie zagłosował za poprawkę? Bo się wstrzymałem. Aha. No co panu chodzi? Mam nadzieję, że podpisze mi parę innych głosowania. No, ale czego? No całej całości. Ale oczywiście, że panu podpiszę. Dlaczego mam nie podpisać, jak pracowałem nad tym projektem parę godzin? No bardzo proszę. I cały czas nad nim pracuję. Mogę? Proszę państwa, ja zwracam się tutaj tak. Jednej to jest załącznik graficzny, a drugie, czy byłby konsensus odnośnie tej poprawki, żeby dać, żeby to nie było UM i zmniejszenie ilości konwencji, a położyć z tym. Trzeba dać poprawkę napisać i ewentualnie sprawdzić, czy w tamtej wersji, bo ja już nie pamiętam, jak myśmy dawali pierwszej wersji. Z tym, że chodzi o to, że tak. Chciałbym, żebyśmy, to są jakieś dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, który jest przy mierze iliśladu. Bo coś z tym problemem musimy zrobić. Jest okej, tylko ja uważam, że jest trochę za wysoko, nawet jak będzie droga, bo wtedy byłoby kaskadowo. Miejmy świadomość, że drogi trafne powstaną czterokondygnacyjne. Jeszcze raz, bo mogę zapytać go? Dziecku, pamiętam, ile tu jest? Minimum 25. No tak, to jest WM. A to? MW? 36. 36. Ale tam była przyzewka. Ale to jest studium, no słuchajcie, to nie wiadomo, kiedy to będzie w ogóle. Od 4 do 8 myśmy zmniejszali do 8 kondygnacji. Po pierwsze, WZK-a. Ale nawet do tego studium my zmniejszali do 8 kondygnacji. WZK-a jest jedno. Plan jest jedno. A studium jest jeszcze coś. No dokładnie. No dokładnie. Zmiany terenu. 40, w jednostce 40 z ziemią zmianę. Nie, bo na razie mówimy o 30. Skończmy 30. To jest 30. Bo 30 dochodzi do tego, tak, bo 30 dochodzi do ciepłowniczków. Tutaj jedno jest za wysoko, że się da. No dobra, to było jeszcze poprawkę do zmiany. No dobra, ale to wystarczy nie przyjąć poprawki komisji. Nie, to nie jest poprawka. Nie, ale nie przyjmiemy poprawki komisji, to zostaje nam jako ruch. To znaczy ja wiem, że i tak to zmienię. To nie jest poprawka komisji, tylko to jest w treści uchwały. Więc właśnie, znaczy uchwały komisji. Chodzi mi o to, że zmienić całą treść, czy zmienić. Bo ja zmieniłem, znaczy w uchwale jest, nie jest U, tylko jest UM do 25 metrów. Pytanie jest, czy zmiana, zostawienie na U, zmiana wysokości, zostawienie UM, czy wprowadzenie jeszcze jakiegoś innego zapisu? Bo ja to już sam nie wiem. Znaczy ja bym proponował U zostawić do takiej wysokości, jaka jest i zmianę UM na U. Ale w 49, no to jest o 30. Ja mówię o 30. No to mamy U.
i zostawienie kół, tylko zmniejszenie wysokości. Takie jak proponowane było w tekście, w ogóle wycofałbym tą poprawkę. Po co mamy intensyfikować coś, co i tak jest już zintensyfikowane? Nie, tylko mówię, poszedł. Wiem, osłona drogi, ale ja wiem, co 13 metrów, czy będzie 30 metrów więcej, elektra ma 10 metrów i wystarczy. Teraz mamy do 15. No nie, nie, to Zygmunt, weź pod uwagę, że ta droga, która tu będzie szła, idzie na torami kolejowymi, idzie w estakadzie. Górą. A potem schodzi do poziomu zero. No. Na początkowym fragmencie idzie w estakadzie. Zaraz się okaże, że nie ma pieniędzy i pójdzie po prostu na blokadę. Panie Adamie, powiem panu jedno. Życzę panu dużo zdrowia i ja też życzę patrzy, żebyśmy dożyli do tego, jak to mówię. Nie dożyjemy. Panie Adamie, ale nie, można... Tym bardziej nie widzę, po prostu... Można przestawać wszystko. Idei, ona musi że nie można. Ale Panie Adamie, można. No. Tylko ja jeszcze raz panu zadaję pytanie. Bo moim zdaniem nie można robić czegoś takiego, ale pana żeby... Ale od tego są planiści, od tego są inżynierowie, panie a nie radni. Ma pan przełożenie. To dlaczego zaproponowano takie rozwiązanie? Proszę. Czy ja to proponowałem? Inżynier. Ale... Czy ja to proponowałem? Proszę pana. Ja nie państwa, ja nie wiem kto. Panie Adamie, pan dobrze wie kto. Nie wiemy kto. I pan dobrze, ja panie szansa... Adamie, ale panie Adamie, jak pan mi powie dzisiaj, że pan na opcji politycznej, jak pan mi powie, że pan nie wie, kto w tym mieście ma największy wpływ na to, co będzie w tym studiu, to albo pan nie wie, bo pan nie chce. Pani dyrektor Koterba i cała ekipa. No, sami żeście powiedzieli, że nawet rada miasta się jest. Ja powiem tyle, ja byłem na górze, ja wiem, ale jak nie powiem. Było spotkanie, gdzie był Jacek, bo ja chyba tylko byliśmy z Rady Dzielnicy, gdy był przedstawiany studium. Zapytała była osoba z PO, która właśnie ta osoba. Ja zapytałem, zapytałem, po co tam wysokościowce wsadzacie, czy one nas są potrzebne? Usłyszałem takie, to był warunek PO, żeby przystąpić w ogóle do tego. No to będę chciał to usłyszeć od niego i mam nadzieję, że cię zaproszę na spotkanie. Ale zapraszaj, bo mnie dyrektorzy zapraszali na to spotkanie. Wierzcie. I się popłakałeś. Tak, popłakałem się na tym etapie. Będę się też mówił. Proszę państwa, ale naprawdę ja bym prosił, tak naprawdę nie płakał. No, ale wiecie, proszę państwa, panie Adamie... Nie pozabisz na tę dyskusję, słuchaj. No żadnej. Znaczy nie, ja jestem świadomy, że się odbywa... Nie, bo wiesz, ale drugich to co chcą ludzie. Tu są podpisy. Ja rozumiem, że jeżeli rada i inni mieszkają, ja rozumiem, że Jacek, bo ma osobiste urazy do mnie. Ale ty? Ale to zostało przegłosowane i przyjęliśmy. Proszę państwa, myślę, że każdy głosuje z własnym sumieniem. Poprawka jeszcze do 30 jest, żeby zmniejszyć do 16 metrów. Zmniejsza się. Ale będzie, to jeżeli zmniejszamy to nie to trzeba wykreślić całą tą. Zmniejsza się wysokość tylko do 16 metrów. W punkcie 23 zmniejsza się do 16. Bo ja uważam osobiście, że moją powinno tak jak ja tego stuję. Do 23. Ludzie już są zmuszeni. Dobrze, 23 zmienia się do 16 metrów. Kto jest za? Kto jest za, proszę Państwa? Pani Marszałek, czy mogę prowadzić? Dziękuję. Kto jest za? Pani niech może liczy. Pani Marszałek, ja już Pani mówiłem, w następnej komisji. Jeden sekretarz też tu chciałby. Cieszę się, że można po sekretarzu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jaki wynik? 14 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących. Pani jest sekretarką, tylko pracownikiem urzędu sekretarza. Ja jeszcze wrócę do jednego, bo dzisiaj widzimy, ja wskazywałem, panu przy pomocy pana Tadeusza pokazywaliśmy tą mapkę. Czy co do zakresu zmian w tej mapce, bo to trzeba będzie potem rysować, czy co do zakresu tych zmian w tej mapce państwo macie jakieś uwagi? Właśnie, bo tam mogę jeszcze rasówkę, tak? Tak. Już rasówki, to może wpiszmy tą rasówkę, bo nie ma chyba tu uchwały. No ale ona jest wpisana. Jest wpisana. To ja mówię, wpisane jest doprecyzowane tylko na mapce, która powinna... No, bo trzeba po prostu tą mapkę... Bo tutaj nie ma rozgraniczenia po prostu te małe łączenia tych obszarów. Chodzi o to, żeby zrobić to po ręce.
działek, bo większość tych działek, które są tutaj, są robione mniej więcej po granicach działek. A to pierwotnie, co myśmy narysowali, to było tak wręcznie. No. Czyli MNW przemianujemy na MW na MNW. Tak. I tutaj część, tak? I tam jest to jeszcze udowodnił. I tam udowodnił. I to też będzie na jako MNW. Tak, tutaj się zabudowaliśmy. Dobra, te usługi ja nie mam tam jakiejś. Nie wiem, tam będą mieszkać w tych blokach niedługo ludzie, którym możemy tam tak jeszcze stworzyć od tamtej strony. No jak chcecie. Znaczy UM powoduje, że może być i usługowe, i mieszkańcze. Tylko tak naprawdę pojęte tam jest mieszkańcowe. Proszę Państwa, proponuję, żeby tam prowadzić usługi. Dajmy jakiś czytelny sygnał, że jesteśmy przeciwni, bo za chwileczkę... I nawet ci nie chodzi, czy nas, czy nasi... Proszę zobaczyć, że nawet nie chodzi o to, czy nasz głos był słyszany, czy nie był słyszany, czy wziął go ktoś pod uwagę. Tylko czy za chwileczkę ktoś chodzi z jedną kartką, czy drugą. Co Rada w tej sprawie zrobiła, czy w ogóle zajęliśmy... No to wystarczy tylko skreślić, złożyć poprawkę o skreślenie tego punktu. I zostaje to, co jest. Ja byłbym za tym, żeby to, proszę Państwa, wykreślić, bo tak jak mówię, potem jest 23. Ja panowie tak mówię. Uważam, że nie jest dobre do wykreślenia. Ale panie Jacku, będziemy intensyfikować usługi w górę? Ale nie, bo to obniżyliśmy wysokość. Znaczy obniżyliśmy wysokość. No. Na UM zmieniamy, tak? Ale nie, no na UM. No, ale w którym obszarze? No, 30. 22, 33 punkt zmieniamy na UM. Nie żyje. Głosowanie się mniejsza, nie? Mówimy o UBR-ie. To jest UBR teraz. No, na 23 punkcie było przez zaproponowane w projekcie komisji jako UM do 25. Poprawką Jacka zmniejszyliśmy wysokość do 16. Ja uważam, że powinno się dalej tam i przekonuję Państwa, żeby wprowadzić pół, żeby nie mieszać funkcji. No, ale to trzeba dać... No. Mówię, no ale to mówię, no jest... Teraz jest U, ale Państwo proponują, żeby tam wprowadzić następną mieszkaniówkę na bazy. Znaczy, usługowo mieszkaniowo, to nie jest kwestia, że mieszkaniowo. No dokładnie. A poza tym, wie Pan co, jeżeli się forsujemy jakby tego terenu na U, to U tu jest mniej uzasadnione. Lepiej jednak stanowić całość. Tak. My możemy nawet jeździć do Wadowic do pracy, bo za chwilę już nie będzie gdzie pracować. Ale UM to też jest. Poprawka i rozgłosu. Nie ma problemu. Wykreślenie punktu 23. Ja nie wiem. No. Znaczy powiem tak, biorąc jeszcze pod uwagę to, że mamy UR na przykład, nie? To mamy sytuację taką, że tu od tej strony może być mieszkaniówka, nawet od bardzo może być mieszkaniówka, a od tej strony może być usługa. A jak wprowadzimy usługówkę na całości, no to mamy też mieszanie, bo mamy tu będziemy mieć osiedle, a tu będziemy mieć i to usługi. Znaczy mówię, to jest problem. Ale co, ale panie Wieśku, jak chcemy być konsekwentni, wszędzie usługi z nieobsłużystego historiodera Siwiaka, to wzdłuż ulicy Ciepłowniczej też według mnie powinny, jakbyśmy patrzyli arteriami. Ale ja mówię, ja się nie upieram, może być. Dobra, mnie na ten naprawdę, nie przekonałem was, że... Tak, teren mieszkaniowy, parkry, no ja bym tutaj jednak wyrzucił te usługi, jak już to na tą stronę. No, z drugiej strony tej drogi jest. Dobra, jest okej, okay, zmniejsza się. Nie ma sensu. Ja nie mam problemu. I tak nie wiem, dalej. Jednostka 49, proszę Państwa, uwagi. Pan Jacek nieobecny. Dziś wyszedł. Pan Nowak. Wnoszę o zmianę brzmienia punktu 30. To się ja mogę tu zreferować. Proszę. Proszę. Czasami proste sprawy wydają się bardzo skomplikowane. Znaczy punkt 32, to ja przedstawię 36 na euro. 32, to jest dokładnie to samo, nie? Słuchajcie, generalnie chodzi o to, że punkt 32, ten, który tu jest w tekście tego projektu, jest po prostu gramatycznie źle skonstruowany. No to ty pisałeś. Tak. Ja go gdzieś wstawiam mi się znaki interpunkcyjne. Okay. To, tak, albo po prostu gdzieś popełniłem błąd.
brzmienie, panie Wieśku, do rzeczy. Wysokości nie zmieniają się w ogóle. Chodzi tylko o zachowanie poprawności stylistycznej. I tyle. Dobrze? Coś do tego, jak się bardziej ma? Nie. Czy nic nie zmieniamy w wysokości? Głosujemy. Kwestia stylistyki. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Liczymy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Teraz prośba o wprowadzenie nowego punktu, jednego dodatkowego. Prośba. Dobra, nie mówię, że powiększą, nie ma sensu. Obecnie tereny wzdłuż ulicy Rybitwy w planie zagospodarowania przestrzennego Rybitwy Północ są oznaczone dodatkowo. Tylko moment, żebym nie zmienił się. Tu jest Golikówka, tu jest Dom Kultury. Wzdłuż ulicy Rybitwy od strony północnej biegnie pas zieleni. Między innymi tu w okolicy Domu Kultury rów melioracyjny połączony z tą zielenią. To zostało całkowicie w tym momencie wykreślone, tylko adnotacja, żeby po prostu zaznaczyć to w studiu. Bezpośrednio wzdłuż rowu i przy Domu Kultury. A jest pytanie, czy gdzieś są rowy zaznaczone? No nie, ale teren zielony. Rowy były. No, ale czy ten teren... Znaczy, no tu ma pan na przykład, to jest ruch, tak? Jest ten zielony. Wzdłuż rowu. No pan pytam z niej. Znaczy, z tego co ja wiem, mają to wpisywać, bo jak pan, jeśli pamiętasz, w pierwszej wersji tego też nie było. No nie wiem. Okej. Ale kwestia... Nie, sprawa jest oczywista. Jest ostatni fragment, jakby się... Okej, robimy to samo. Proszę państwa, głosujemy. Jakieś pytania do pana Wieśka? Kto jest za poprawką pana Wiesława Nowaka? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik. 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Głosujemy. Wszystko? Jeszcze jeden komentarz panu pomoże. To dopisać, tak? Do projektu komisji. Uwaga w sprawie zmiany lokalizacji petki tramwajowej przy ulicy Śligaka Wrobela. Zasadne wydaje się zorganizowanie petki tramwajowej w sumie na rozszat ZR za skrzyżowaniem Rybitwy będą przy S7. Teraz jest zaproponowana petka tramwajowa przy skrzyżowaniu z ulicą Wrobela. No powiem szczerze, jak państwo zobaczycie wielkość pętli tramwajowej na małym Płaszowie, a tego obszaru nie ma szans tak naprawdę chyba, żeby się tam nawet cały tramwaj zmieścił, już nie mówiąc o tym, żeby tam był i autobus. A jeżeli mówimy jeszcze o parkingach, parking drive, to już w ogóle nie ma miejsca. I moja poprawka idzie w kierunku tym, żeby tą pętlę przenieść tutaj, w ten rejon tutaj skrzyżowania tego dwupoziomowego i żeby tu zrobić pętlę tramwajową, autobusową wraz z dużym parkingiem typu parking drive na ZR. Ja z panią tam powiększę w tym miejscu, w którym jest. Nie. Ale coś by nie Proszę państwa, tu jest skrzyżowanie dwupoziomowe. Tu jest duży teren. Tu jest półki pastwiskowej, duży teren. Jest, że tak powiem, z tego co wiem, jest wola ku temu dwustronna i miasta, i półki pastwiskowej również, żeby ten. No bo tak naprawdę przy tym przynik tutaj, przy weźle nic nie zrobi. Nie? Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę, że mamy S7 i chcemy uniknąć, żeby samochody wjeżdżały do Krakowa i w tą stronę, to duży parking, park and drive tutaj jest... Tylko głosujmy. Jak jest rozsądnie, to głosujmy. No dobra, tak jasno. Tak, bo w pierwotnej wersji, którą myśmy dostali, teraz ten temat, to były tereny pod markę. Nie mogę. A w tej chwili już nie ma tego. Ale jeżeli rzeczywiście zostałby tu wybudowany jakiś dom handlowy,
Ale to w temacie, Tu jest duża, rok temu zostało oddane do użytku, to jest wszystko zabudowane, dużą palą. Zakładnie, tu jest wszystko, I toczy się dyskusja chyba w podzespołach. Ja bym bardzo pana prosił, żeby wziąć pod uwagę to, co pan by też powiedział, jeżeli to jest zasadne. Dziękuję. Wziął pan pana Falajaska i teraz nie jestem. Inaczej by nie, inaczej byśmy nie głosowali, ale dzięki panu, proszę pana sprawdzić. I bardzo się cieszę. Wszyscy są rozproszeni. Nie powinniśmy. Ktoś ma? Znaczy wydaje się, że po tej stronie już nie ma miejsca na zrobienie ani parkingu, ani miejsca. Będzie to kosztem zieleni tam nieurządzonej, ale w tym momencie i tak są. To jest właściciel terenu, to jak głosów na stronę. Wydaje się to zasadne. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Parkingi będą. Trochę świata, to jest. Jak to było? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dla mnie przeciw? Dobra. Nie? Nie. A kto się wstrzymał? Nie. A ja myślałem, że dzielnica, a nie wyśkodnica. 13 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący. Następna poprawka. Jeszcze pana, przepraszam. Panie Tadeuszu, ja już mam rozproszone, że pani Basia przeczyta, bo ta mapka też była i to też pozwolę sobie zdecydować, bo tutaj kwestia rozgraniczenia pomiędzy NNW i tą zabudową jednorodziną. Starczy może. No i ja tu tam wysyłałem mniej więcej tak, żeby tutaj ta zabudowa wielorodzina niskiej intensywności. Znaczy wysokość jest taka sama, tylko jest rozgraniczenie funkcji, żeby tutaj było rozgraniczenie. Okej. Okay. Dalej. Jak niech pani Basia przeczyta, bo ja nie mam słowa na czym. Poszerzyć od te zielone, na razie ZRZK, przepraszam, do mnie Mierzei Drwiny, tak? Rzeki. No tak w kontekście... Na całej jej długości w jednostkach 30 i 49 będzie on poza funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną spełniał funkcję... Pan tam był kiedyś... Panie, że wy przeczytaliście u siebie poprawka. Panie Nadziu, dzisiaj pana zapraszam tam na wypoczynek. Tak, nie. Powiedziałem o funkcji przyleczania. Nie, pan mówi o funkcji rekreacyjnej nad Dwiną. Tam jest zakaz, proszę państwa, czy ty możesz wziąć pana Leciewicza i pokazać mu, jak wygląda teren na Dwiną? A nie, ale wyciągaj już. Znaczy, ja tylko powiem tak, przy każdych większych opadach, jeśli jest, proszę pana, ale tam nie jest zabudowany, to jest ten teren, to zobaczcie, że ten teren jest, to jest ten teren, jest panie, panie Tadeuszu, to jest zrobiony ten teren tutaj. To jest rzeka Drwina. Przecież to jest naniesione. A po drugie, panie Tadeuszu, tam przy każdych dużych opadach przy burzy przewał burzowi się włącza i to, co jest wypukana kanalizacja ściekowa, przerzuca bezpośrednio przez ten. Ale niech pan weźmie kiedyś rower. I się przejechać. Tylko bez takim dobrym ciśnieniem. Tak. Jeszcze? Panie Jacobu, proszę. Zaczynasz się. Pana zaszukał tam, pan nie miał 17, 16, tylko 20. Nie, 18, 19. Właśnie. Ja to tylko puszczę. Nie ma ci tak. Wskaźniki zabudowy, uwaga numer 20, uwagi dotyczące. Aha, właśnie, uwaga 27 w naszym dokumencie.
troszkę rozbudowało. Czyli tak, należy wskazać wskaźnik zabudowy. Należy wskazać główną granicę zabudowy obszaru łęgu 40 metrów, maksymalnie 50. Zrezygnować z wysokości minimalnej oraz maksymalną wysokości obszarze łup ograniczyć do 40 metrów. Niewysoka zabudowa Krakowa to coś, co wyróżnia nasze miasto między innymi dużymi ośrodkami miejskimi. Należy zachować tą wyjątkowość miasta i chronić jego charakter. Brak ograniczenia wysokości zabudowy może skutkować tym, że w Krakowie powstanie wieżowiec, który będzie dominacją uderzą z terenu oddalonych nawet do kilkanaście kilometrów od miasta. Studium jako najważniejszy dokument planistyczny miasta powinien przewidywać zagrożenia i skutki, a przez odpowiednie zapisy chronić miasto przed nimi. W tym wypadku mamy całkiem odwrotną sytuację, która będzie zachęcać do niszczenia zbyt miasta. Ponadto tak wysoka zabudowa bardzo negatywnie wpłynie na przemieszczanie zanieczyszczonego Krakowa i może zaburzyć gospodarkę wodną obszaru, który dzisiaj dorabia się z podtopienia. Szkoda, jak mówiłem na tym, żeby to zmniejszyć, panie. To z mojej treści, panie przewodniczący. Ale ja nie, właśnie ja nie układałem tekstu, tylko się mówi bardziej o sprawę. Rozumiem, jest pan tak przywiązany, że to się nagrane. Ale mówiliśmy też o tym, żeby w ogóle wyeliminować tą łąkę. A możemy tam w ogóle, możemy tak? No. Znaczy to nigdy nie zgłosił takiego. To może się pan skonsultuje gdzieś, pan Polski. Dobra, no to może. Ja uważam, wie pan, panie przewodniczący, ja jestem osobą, która ma wiedzę ograniczoną i chyba to jest normalne, że... Ale ja nie chciałem zachęcić w ogóle, to nie było prowokacyjne, to było tak nieżarne. Nie, ale nie tak istotne. Mówiłeś cały czas o tym, żebyśmy to podkreślili, nie chcemy tam tego ułem. No i pytanie jest takie, czy robimy coś w tym kontekście. Nic was nie podjął, oprócz tego, że wszyscy pasowali. Znaczy, to inna sprawa, że to już nie jest u nas, tylko w dzielnicy 12. To też. Bardzo mi się podoba pani. Wszystko? Proszę Państwa, nasza dzielnica, mogę. Proszę Państwa, granica naszej dzielnicy przebiega na rzece Drwinie. To jest ten ciek wodny. I potem przebiega, proszę Państwa, tu na Leżą zaraz i dochodzi do torów kolejowych. Ale oczyszczania się mówi z naszą. Tak. No przechodzi przez oczyszczanie. No tak, tylko że. Panie przewodniczący, proszę pokazać, bo ja chyba nie mam wiedzy, którą pani powinien mieć. Nie, panie Jacu, mamy po co? Mamy tam kawałek. Po co ta skromność? Proszę Państwa, tu jedziemy. Tu akurat będzie oczyszczanie. Tu. I tu dochodzimy. I jesteśmy tu. No i mamy łem tam, gdzie jest. I tu mamy. Tu o właśnie, tu jest. To nie jest ładne. Ma kolega. Ale tak nie inflacja. Konsultowałem, panie przewodniczący, z bogaczą wiedzą. Nie wiem, co pan zrobił. Dobrze. To proszę Państwa, za poprawkę pana Jacka Młynarza. Proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze 15. Wynik 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał. Ja mam jeszcze dwie uwagi, które też są wynikiem tych dokumentów. Ale więcej niż 17. 17 było 17 po 5 uwag. 17 było. 19 po 2 dopisało. Tak, w studiu powinien się znaleźć zapis chroniący wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Teren osiedli Rybnicy i Przewóz znajduje się w zasięgu słup zbiornika wodno-podziemnych numer 451 w Ogucicy i nie powinny być tu lokowane inwestycje mające negatywny wpływ na środowisko, a w szczególności inwestycje związane z gospodarką odpadami. Zbiornik ten jest ujęciem wody pilnej nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale również gminy ościennej do głównych wieliczni kłania. Oczyszczamy się. To się oczyszczali ścieków tam. Ale tam chyba bardziej chodzi o te firmy zajmujące się odpadami. No, ale one akurat mają na ziemię, słuchajcie. Ja nie wiem, czy to... Nie, no, ale chodzi o to, że te zbiorniki wód podziemnych, te stały zbiorniki, w swoim zasięgu tam zajmuje się ścieków. Na to nie zaszkodzi sobie. Nie, a bardzo dziękuję, nawet może to pomóc. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. To partycypujemy, bo to się przyda. Kto z Państwa radnych nie za przyjęcie poprawki pana Jacka Łukasza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba, 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymał. Jeszcze jedna. Ostatnia. Tak.
Uwagę do jednostki 9. Tereny pomiędzy ulicami Lubitwy i Krzysztofa oznaczone jako MN27 obecnie obowiązujący MPZP Lubitwy Północ powinien zostać oznaczony do studium literę MN. To chodzi o ile jasno się kojarzy. To jest przy cegielni. Nie? Ja powiem, że to jest tak szczegółowo mówicie. Proszę Państwa, ale... To jest na pewno przy cegielni. Na pewno przy cegielni i jedna jest na górze. To jest taki mały... Jaka? Jaka? Włączony na monitor, jak widzę. Przy cegielni jaka? Nie, to jest kwestia zrobienia, bo naprawdę korekty granic przebiegu zlewisku baronowego. Ale można to zobaczyć, bo to w takich szczegółach chodzicie, że ta skala z przysiadą prowadziłeś tam, tak? Czyli są wszystkie takie, które wysłałem. Ale sprawdź, nie dogadaliście się przed tym. Czyli co, czyli ja poprawię, czyli jest głosowanie? Zaraz, no niech pan się sprawdzi, czy na pewno jest na wiecie, kto prowadzi. Proszę Państwa, tak, jest prowadzone, dziękuję bardzo. Jest, dobrze, czyli... Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś poprawki? Dziękuję. W związku z tym, że przegłosowaliśmy na bieżąco poprawki, mamy wniosek o głosowanie imienne, podpisany przez to, co mówił radny. W związku z tym przystępujemy do głosowania imiennego. Przypominam, głosujemy treść uchwały wraz z wszystkimi poprawkami do projektu uchwały Komisji Planowania Przestrzennego. Pan Bednarz za. Za. Pani Pytkowska. Za. Za. Pani Czerwińska. Pani Jarema. Za. Pan Kasprzyk. Za. Pan Kołmiński nieobecny. Pan Łączyński nieobecny. Pan Markiewicz. Za. Za. Pan Łynarz. Za. Za. Pan Nowak. Za. Pani Orłowska. Za. Pani Babia nieobecna. Pani Zdarczyńska nieobecna. Pani Radwan. Za. Za. Pan Rybiałek. Za. Za. Pani Zimek. Za. Za. Pani Smender. Za. Ja za. Pan Sterski. Za. Za. Włodar. Za. Pan Brona. Trzeci. Trzeci. Pani Zygiel. Za. Proszę Państwa, wyniki głosowania. Teraz 15 głosów za, 1 osoba przeciw, 1 osoba się wstrzymała, nie brała udziału w głosowaniu 0. Proszę Państwa, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę. Następna sesja.